9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Dorian Bierkowski i Pan Profesor Bralczyk. Tak, bralczyk. Dzisiejszy gość kanału Zero i tam też właśnie do studia się... Udajemy. Autem czy samochodem będziemy tam jechać. Będziemy jechać autem, który się nazywa po polsku samochód też. Chyba częściej dzisiaj używa się słowa auto krótsze, bardziej Króć. poręczne. Tak. Partnerem programu jest XTB właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Witam bardzo serdecznie. Profesor Jerzy Bralczyk będzie dzisiaj moim gościem. Dobry wieczór. Zmieniliśmy troszeczkę scenarię w studiu. Wyrwałem się przed szereg, można tak chyba powiedzieć, bo pomyślałem, że pan profesor z racji na problemy z kręgosłupem, które mnie zasygnalizowano, nie będzie chciał na wysokich hokerach siedzieć. Tymczasem okazało się, że wręcz przeciwnie pan by wolał na wysokich hokerach, a nie w tych. Jestem wtedy hotelu. trochę wyższy. Ale cóż, bardzo dziękuję za troskę w każdym razie. Intencje były jak najlepsze. Panie profesorze, mam takie pytanie na początek. Czy to nie jest tak, że pan poniekąd pada ofiarą swoich zdolności językowych, i ludzie, rozmawiając z panem, nie rozmawiają w sposób naturalny, tylko cały czas się zastanawiają, jak powiedzieć, żeby nie wyjść na głupka, na co uważać, że każdy fałszywy ruch może być po prostu końcem? Najpierw analiza. Struktury pytania pańskiego. Czy to nie jest tak? <laughs> Bardzo lubimy tego rodzaju pytanie, bo ono zakłada, tak. zakłada odpowiedź. Pytanie z tezą. Pytanie jest z tezą. To może trochę jest tak, odpowiem, albo jeszcze inna dobra odpowiedź, lubiana: i tak, i nie. A kolejna odpowiedź, jeśli ludzie się zastanawiają, jak mówić przed rozmową ze mną, to bardzo dobrze, bo wiadomo, że przynajmniej wtedy się tak zastanawiają, a powinni właściwie przez cały czas. No może nie tak, żeby to było widać. Ważne jest, jak mówimy, to na pewno, ale jeżeli staramy się być staranni, to On wtedy wychodzi. wychodzi nam trochę gorzej. Zazwyczaj powinniśmy wcześniej myśleć, co powiedzieć, powiedzieć to, co warto powiedzieć. Sam nie wiem zresztą, czy to, co mówię teraz, warte jest powiedzenia. No ale generalnie rzecz biorąc, dobrze jest wiedzieć, co się mówi. Może też i jak się mówi, ale niekoniecznie przez cały czas. A Bardzo drażni pana takie niechlujstwo językowe? No, ja z tego żyję, wie pan, to jak ono może mnie drażnić. Jak Słyszę jakąś niestandardową wypowiedź, którą może ktoś mógłby uznać za błąd, to mogę się tylko cieszyć, że polszczyzna jest żywa, że się coraz to nowe propozycje językowe pojawiają. Trochę żartuję, ale tylko trochę. Te niestandardowe wypowiedzi potem czasami stają się już standardowymi i wtedy możemy no, zastanawiać się, czy nie lepiej było wcześniej. Czy na pewno trzeba mówić 20 do 5, tak jak to teraz mówią spikerzy dość często na wzór angielski, czy nie lepiej powiedzieć za 25. Mhm. No, trochę mnie to razi, przyznam, bo widzę tutaj obcy wpływ, ale czy to błąd? Po jakimś czasie to będzie prawdopodobnie już uzus. Ja mam takie wrażenie, że. Na przykład teraz. Zaczął Pan od słowa ja. Jak Kilkadziesiąt lat temu wystarczyłoby, mam takie wrażenie. A teraz, może trochę pod twym angielskiego, wpychamy ten, ten zaimek pierwszej osoby na początek, bo jak dodam ja, to będę jeszcze bardziej ja. Więc mam wrażenie, ja mam wrażenie. No i sam to jest tak właśnie mówię. to. Rozmowa ja z sam Panem. Tak mówię. Rozmowa z Panem profesorem to jest chodzenie po poluminowym. Ale dlaczego? Spróbujmy pobawić się tym wspólnym. Ale ja mam no właśnie dystans. To nie jest pole minowe, ale wyobraźmy sobie, że to jest pole usłane płatkami róż. I co róż, to my się spotykamy z takimi wypowiedziami, które mogą nas inspirować. Ale pan profesor oni śmiela. To może dlatego, że jestem już staruszkiem. Że mam brodę, chociaż jako staruszek. Nie każdy staruszek z brodą onieśmiela. Nie, starcy onieśmielają czasami. Też nie. Też nie. No, wy młodzi prawdopodobnie, jeżeli mówicie, że coś was onieśmiela, to już prawdopodobnie nie onieśmiela. Spotykam się czasami z takimi właśnie wypowiedziami. Boję się przy panu odezwać. A co to jest? To jest odezwanie się właśnie, prawda? Czyli ktoś, kto mówi, że nie będzie się odzywał, już się odzywa. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, ja już do ciebie nic nie mówię. Prawda? No nonsense. To się nazywało taka figura starożytnej Grecji, już znana. Po, po łacinie to się nazywało preteritio. Ja już cię nie będę przypominał, że jesteśmy winni pieniądze. I tak dalej, i tak dalej. Mówimy i nie mówimy zarazem. Więc proszę się odzywać, a jeżeli słyszę, że ktoś się boi odzywać, to mu nie wierzę. Nie mam śmiałości milczeć, to jest ten paradoks. Bo to dopiero by był akt odwagi, gdybym milczał. No, bardzo często milczenie jest odbierane jako oznaka protestu, na przykład, albo jakiejś wyższości, czy poczucia raczej wyższości, mhm. bo to milczenie może być wzgardliwe. I tu często się łapiemy na tym, żeby milczymy wzgardliwie, jak ktoś mówi no nie, wstydź się. <głos》> i, <głos》> I oczywiste nieporozumienie. Mam takie wrażenie. O, już teraz bez ja. Tak, bez ja. Jakie to wrażenie pan ma? Mam takie, takie wrażenie. Wraże ja, mam takie. takie. Ja mam wrażenie, prawda? Owszem, ale jak będę więcej mówił, to będę brzmiał e, na mądrzejszego. Jak? Będę mądrzejszy? Brzmiał jak ktoś mądrzejszy. Czy no pospróbował dłuższe zdania? Francis Bacon powiedział kiedyś, gdybyś milczał, pozostałbyś filozofem. <śmiech> <śmiech> Do kogoś, kto niepotrzebnie się odezwał podczas dysputy. Czasami którego... komplikujemy zdania, żeby no tak, zrobić no lepsze wrażenie na kimś. To prawda, że zdanie rozbudowane może wywoływać wrażenie, że. I często nawet to wrażenie jest słuszne, że ten, kto mówi, umie budować zdania złożone. A to już jest pierwszy krok, a może drugi krok, do tego, żeby go uznać za kogoś ciekawego intelektualnie. Czyli. Wracając do tego wracamy, wrażenia. Pańskiego. Już nie zaczynam od tego, że ja mam takie wrażenie. Powiem, że mam wrażenie, tak. że mniej więcej 20 lat temu takie osoby jak pan zajmujący się językiem polskim, machnęły trochę ręką na to, jak mówi młodzież. I zaczęło się dopuszczanie pewnych zwrotów, sformułowań. Gdzieś ta granica została przesunięta. Wie pan, nie wiem, czy to było 20 lat temu, ale mówiąc serio, możemy uznać, że kilkadziesiąt lat temu pojawiła się w zwiększonym, powiedziałbym, wymiarze moda na młodość. To, że ktoś jest młody kiedyś dawno temu, no było traktowane jako, jako przejściowy stan, może trochę larwalny nawet, że z tego młodzieńca coś potem może będzie. Stan larwalny. Było bardzo wiele określeń na młodych ludzi. Przepraszam, to nie będzie smaczne, co powiem za chwilę, ale. Proszę sobie wyobrazić, że bardzo wiele określeń brało się z różnych wydzielin młodego człowieka. Smarkacz był najlżejszym, chyba określeniem, najbardziej przyzwoitym, bo były też inne, związane z innymi. No rozumiem, również. Możemy to mówić. No, możemy powiedzieć, że już wszystkie wydzieliny to na można, można brać pod uwagę. Natomiast mniej może było określeń na ludzi starych. W gwarze młodzieżowej. Określenie starych ludzi dzisiaj ma, no, jest ich bardzo wiele tych określeń, prawda? Ale to jest tylko część tej prawdy. Reklamy, świat cały pr pokazuje nam jako dobre to, co jest świeże, młode, zdrowe, czyste, jasne i tak dalej, i tak dalej. Bo jest bardziej nawet prawdziwe i naturalne. Tak to wszystko już sobie... W tym kompakcie mamy. I młodość, która dzisiaj jest no, w, w ciągle jeszcze w uderzeniu. Ma, zawsze miała przewagę nad starością, bo starość dopiero była przed nią. No, ale tak. starość stała no, na teraz, straży pewnych teraz, zasad. A no i tak. W pewnym momencie no, no, kapitulowała. No tak, wie pan, dzisiaj. <grych> Owszem, to nie jest tak, że machnęliśmy ręką. To trzeba było ulec. Ulegliśmy w pewnym momencie. I młodzież, która razem ze swoim językiem, w tej chwili jest, czuje się pewniej znacznie, nie czuje kompleksów żadnych. I to jest pod wieloma względami uzasadnione. Wiedza, którą kiedyś dysponowali ludzie, którzy tę wiedzę gromadzili przez wiele lat, teraz jest dostępna już nie. Na wyciągnięcie ręki, ale na wyciągnięcie palca. Możemy z internetu brać wszystko to, co. Ale cóż z tej wiedzy wynika? No bo mam wynika? wrażenie, że, że niewiele w kwestii języka, bo możemy sobie łatwo sprawdzić, co dane słowo oznacza, a jednocześnie i tak zmieniamy jego znaczenie dzisiaj. Znaczenia słów po części zależą od nas. Kiedy pojawia się jakieś nowe słowo, no zastanawiamy się właściwie ci, którzy słyszą to słowo, do, do czego to odnieść było można. Ale ci, którzy je wprowadzają, raczej wiedzą. Wychodzą też z założenia, choć nie jest to zawsze taka świadoma refleksja, że to, co do tej pory było, niedostatecznie dobrze opisywało rzeczywistość, że trzeba czegoś nowego, że trzeba jakiegoś nowego słowa. Język młodzieżowy, bo o nim w gruncie rzeczy teraz mówimy, to jest bardzo często efemeryda. Pojawiają się słowa i nikną zaraz, bo sfera, której dotyczą te słowa, to jest, to jest sfera ocen, emocji, czasami zachowań, przywitań, pożegnań. To się zmienia bardzo, bardzo często. Każde z tych, nawet z tych słów, które opisują rzeczywistość, ma jakiś element ocenny. Albo nam się podoba to, albo nie. Notowanie wszystkich słów y, młodzieżowych jest y, niemożliwe w gruncie rzeczy, bo one się bardzo szybko, y, szybko się zmieniają. Przepraszam, przecież ja wyłączyłem ten Dobra. telefon. No, to dopiero jest obsuwa, obsuwa. A może obciach nawet? Jakby pan to nazwał? No nie, nie odbiorę tego, nie, bo to nie tego za byłoby. Proszę. Niedopatrzenie bardzo. Niedopatrzenie, o dobrze, niech to tak właśnie będzie. A ja spróbuję teraz zrobić tak, żeby to się już nie powtórzyło. No ale możemy rozmawiać, ja będę robił to wszystko, co, nie, co mogę robić, zrobić, żeby, żeby się nie powtórzyło, ale się na pewno tak, to no wyłączam, wyłączam, to wyłączyłem. Nie, nie wyłączyłem jeszcze. No, widocznie rzeczywiście zaniechałem tego. Co może pokazywać większą spontaniczność. A no, Próbuję się bronić, ale to nie wychodzi. Panie profesorze, a są takie młodzieżowe słowa, które e, zapadły panu w pamięć i, pomyśl, i gdy pierwszy raz pan je usłyszał, pomyślał pan, wow, to jest takie. A wow, słowo, na przykład. Tak, to Takie słowo tak. jest. No wow, właśnie. Spodobało się panu? Korzysta pan ze słowa? Wolałbym nie, wolałbym nie, bo jest to słowo oczywiście bardzo angielskie i wydaje się, że jeśli nawet skłonni jesteśmy uznawać, że skomplikowana rzeczywistość wymaga nowych określeń, a ponieważ one istnieją już w języku angielskim, to my je możemy przejmować, to określenie naszych emocji czy wyrażanie naszych emocji po angielsku, coś polszczyźnie, trochę polszczyźnie szkodzi. Że a nie, nie by było... takiego dobrego słowa jak wow w języku polskim. Jest tak wiele wykrzyknień różnych aj, och, oj i tak dalej. I och, tak dalej. jak to brzmi? No właśnie, no właśnie, bo, no bo dziadkowie używali. Albo och to nawet kobiety, czy mężczyzna może powiedzieć och, ach mógłby powiedzieć, a och już było raczej zarezerwowane dla pani o jej. Czy prawdziwy mężczyzna. Przepraszam za to. jakby coś go bolało, jednak. Ojej. Jednak, tak, tak, tak. No, tam jest jakaś, jakaś nuta nieprzyjemności, w tym mojej, i to zostaje wyrażona. Myślę jednak, że wow jest trochę trudne do zapisania, bo przez EŁ byśmy to zapisali. No piszą Wło, w... przez W, no właśnie. I to, I to pokazuje, do jakiego stopnia jest to jednak emocja może i nasza. To skoro nie łau, to się... jakie słowo panu profesorowi e, z nowych, powiedzmy z takich, które powstały w ciągu ostatnich dziesięciu lat, e, zapadło w pamięć? No, wiele ich jest. To są te słowa, które są na przykład wybierane jako słowa, młodzieżowe słowa roku. Nawiasem mówiąc, tak podejrzana to trochę, trochę, bo wtedy, kiedy już pojawi się takie słowo roku, to myślę, że młodzież przestaje go używać, bo to już jest słowo niejako zbezczeszczone przez te rankingi najrozmaitsze, przestaje być spontaniczne. Przypomina mi się przed kilku lat dzban, który hmm. bardzo mi się fonetycznie podoba, i nawet pomyślałem przez chwilę, że jeśli by to określenie do mnie zastosować, to bym się nie obraził, bo tak ładnie ono brzmi. Ale potem się okazało, że jednak to przykre określenie, i, i wycofałem się. Ale to z tej... prawda, słowo dzban dzisiaj yy, użyte tak mocno, właśnie nie dzbanek, tylko dzban, no to kojarzy się jednak yy, z yy, oceną. Postaci, a nie samym. Choć trudno naczyniem. powiedzieć dlaczego. Dzban niegdyś to był całkiem był przedmiot, który mógł się to znaczy. cieszyć nawet szacunkiem pewnym. W dzbanie była nie Może tylko dlatego, woda, ale... że pusty, proszę? Może pusty. Wiesz, tak, no może, może. Zban bywał pusty, ale chyba nie do tego służył, żeby być pustym. Służył jednak do tego, żeby coś tam w nim było. Tak, no ale takich słów jest, jest sporo. Pojawiło się to ostatnio to essa bodajże. To było chyba w zeszłym roku. Wzruszyło mnie, bo skojarzyłem to z podstawowym czasownikiem łacińskim, czyli esse, czyli być po prostu. Ale też nie bardzo wiedziałem, w jaki, jak skategoryzować to słowo. Czy to jest wykrzyknik, czy to jest rzeczownik, czy to może jest przymiotnik albo przysłówek. A to taka partykuła, chyba raczej. Chyba tak, chyba tak. Jest trochę tych w ogóle angielskich słów, które zaczynamy stosować w języku polskim. Inaczej, polskie słowa, którym nadajemy znaczenia zbieżne z, ze słowami angielskimi, które brzmią podobnie. Ostatnio rozmawiałem o tym z, tutaj z generałem Andrzej Czakiem, bo na czacie zwracano uwagę, że on bardzo lubi używać słowa atencja. Mhm. Ale. E, w dawnym znaczeniu. Pewnie. W znaczeniu angielskiego attention. Czyli uwaga. Tak. No, kiedyś atencja to było szacowne słowo, bo właśnie szacunek oznaczało. Ktoś traktował kogoś z atencją. Można by uznać, że te, ta atencja jest rodzajem uwagi, którą, którą na kogoś zwracamy, którą, z, z którą to uwagą kogoś traktujemy, więc. Uważność, która ostatnio pojawiła się jako quasi termin, nawet. Próbuję zastąpić empatię, która była stanowczo zbyt rozpowszechniona i dzisiaj już nie tyle jesteśmy empatyczni, ile z uważnością traktujemy swoich bliźnich. I jeżeli byśmy tą drogą do tej atencji doszli, jesteśmy atencyjni też, no to nawet bywamy atencjuszami, no właśnie. ale ten atencjusz to nie jest ktoś godny szacunku, czyli uwagi w tym sensie właśnie, tylko ktoś, kto celowo ściąga na siebie uwagę po to żeby zostać człowiekiem no nie wiem uznanym jakimś influencerem albo celebrytą celebrytą może nawet tak tak te słowa zmieniają znaczenia zapożyczyliśmy je oraz wtóry, tym razem z angielskiego, to słowa łacińskie, które najpierw zapożyczyliśmy gdzieś tam w XV, XVI wieku i znaczyły one co innego, a teraz za pośrednictwem angielskiego je bierzemy, już znaczą co innego. Tak jak słowo projekt, które kiedyś oznaczało plan, prawda? A dzisiaj już nie, czy produkt to te podstawowe. To innego może się oznaczać niż plan. No, ciągle opowiadam tę historię o młodym człowieku, który przyszedł i powiedział, że ma za sobą pięć projektów, a ja w swojej naiwności mówię, co i nic nie wyszło. <grym> Ponieważ to mówić to. o projekcie to mówić o czymś do zrealizowania, a nie o czymś zrealizowanym dziś projekty. To także no tak. jest to, co zostało zrealizowane. No tak. A nawet to, co nie było nigdy projektowane, też się projektem nazywa jakieś przedsięwzięcie poważne. Uciekliśmy troszeczkę od tego e, tematu, który zacząłem. Myślę, że z pięć minut temu dobre. Mianowicie e, określiłem to jako kapitulację językoznawców. Bachnięcie e, ręko, tak pan powiedział. Tak. To może jest za mocne słowo kapitulacja. Może, za, może inaczej. Daleko posunięte kompromisy. Pamiętam, Nie, panie... że pierwszy taki moment, w którym e, uznałem, że ten kompromis chyba poszedł za daleko. To był moment, kiedy jechałem samochodem i usłyszałem w radiu, że uznano, iż teraz można mówić o mniejszych i większych połówkach. Wiele rzeczy jest, które chciałbym tutaj poruszyć w związku z pana pytaniem. Pierwsze, słowo kompromis w Polszczyźnie oznacza trochę co innego niż gdzie indziej i jest bardziej obciążone, jest bardziej negatywne. Może dlatego trochę nam się z kompromitacją kojarzy. Kompromis, kiedy mówimy o kompromisie, to raczej myślimy o ustępstwach i to o własnych ustępstwach, podczas kiedy kompromis jest bardzo dobrą drogą do zgody. To jest pierwsza uwaga. Druga, no czy rzeczywiście nie ma mniejszych i większych połówek? W gruncie rzeczy, po, poza arytmetyką, gdzie połowy muszą być identyczne, we wszystkich rejestrach mowy i we wszystkich zdarzeniach i zjawiskach świata, kiedy używamy słowa połówka, jabłka na przykład, no jest, czy one mogą być identyczne? Ale no czy to wtedy jest nie połówka, mogo. czy część? A to... Ograniczyłby pan tylko słowo połowa do tych sytuacji, chyba w których tak. naprawdę są identyczne? Tak, tak bym zrobił. Tak by pan tak. zrobił, no to byłby pan chyba wyjątkiem, bo ja mogę mówić o połowie Bochenka chleba, a przecież wiadomo, że nie będę. Ja bym one, tam a, To spędzał, Oczywiście. Czy można tak, tak, użyć tego pół słowa? Głowy wpół, mam pana Tak, tak, tak. Albo na wpół ktoś jest taki, a na wpół jest inny. Otóż słowo połowa w, w potocznym języku oznacza coś no, mniej więcej równe tej drugiej części. To jest taka część całości, która, ale nie jest nigdy precyzyjna. A, a druga sprawa jest poważniejsza, bo pan tutaj pytał o rezygnację, czy kapitulację, czy machnięcie ręką. To jest w ogóle kwestia. No, Posłannictwa, by, by tak rzec, językoznawców poprawnościowców. Kiedyś, myślę, że to, ta postawa jest i do dzisiaj spotykana myślało się, że Taki pan od języka, czy taka pani od języka, stać na straży, dbać i czuwać, pochylać się z troską. Wszystkie te określenia no, wydają się może nie tyle skompromitowane, ale po pierwsze, niekoniecznie sympatyczne w stosunku do języka, bo język jest żywy i się rozwija. I po drugie, nie zawsze skuteczny, nawet powiedziałbym czasem mniej skuteczny. Być może ja się narażę teraz, też dodałem to ja, chociaż nie powinienem, narażę się tutaj niektórym. Jeden jeden. A, zaraz mogę użyć więcej razy. Narażę się tym, którzy chcą, żeby językoznawca stał na straży i czuwał. Wydaje mi się, że. Niekoniecznie musimy mieć aż taką postawę. Ja nie jestem purystą językowym. Raczej staram się dostrzec w tych odchyleniach coś, co świadczy o pewnych przemianach. Czasem te przemiany są no, gorsze, na gorsze czasem myślę, że może to i dobrze. Mówiłem tu o tym projekcie. To, że ten projekt zmienił znaczenie, to kto wie. Czy nie sprawi, że nasze luźne projekty nie staną się czymś naprawdę godnym realizacji? I może bardziej będziemy patrzyli na projekty jako na coś... Realnego, że zarządzania przeciwko którym tak protestowałem, kiedy słyszałem o zarządzaniu czasem, czy zarządzaniu, tam, nie wiem, nauką, może dzięki temu będziemy mieli poczucie wpływu, sprawczości jakiejś. Może. Także nie wszystkie nowe rzeczy, nowe, nowe znaczenia słów, nowe nawet konstrukcje gramatyczne, one o czym świadczą nie, nie, nie wszystkie są złe, one o czym świadczą o pewnych przemianach. A czy było takie ustępstwo językowe, przy którym Pan osobiście poczuł dyskomfort? No są takie ustępstwa stosowane przez nas wszystkich. Nawet ja sam nie jestem tutaj bez winy, to są, to są zaniechania, znaków diakrytycznych. Bardzo tego nie lubię. I kiedy wychodzi ode mnie odpowiedź SMS-owa na SMS, sam nie pisuję, ale kiedy dostaję, to odpowiadam. I piszę ze wszystkimi kreskami, ogonkami, a widzę wychodzącą wiadomość już jako wiadomość. Mm -hmm. I to mnie przeszkadza. Mnie to przeszkadza. No przeszkadza mi też to mi, które zastąpiło mnie w każdej pozycji. Mi się wydaje, mówimy, podczas kiedy na początku zdania mnie powinno się pojawić. To mnie drażni, tak jak to, o czym powiedziałem dziś na początku, czyli 20 do czwartej czy do piątej. parę rzeczy jest takich. Myślę sobie, no może, może jednak powinniśmy trochę pobronić tych form dawniejszych, które uchodziły ze ustabilizowane. A czy nie jest tak, że... Czy nie jest tak? Bardzo dobre. Okay. Tak? Jeszcze mógłby pan... Czy to przypadkiem nie jest tak? Ja zazwyczaj no. rozmawiam tu z osobami, z których muszę coś wydusić. Albo muszę im coś włożyć w usta, mówiąc brzydko. Więc, to też e, mi tak, pan chce włożyć w usta mam, teraz. Takie mam niestety Dusząc trudno włożyć w usta. Czy, czy jest tak, że tak zwane emotikony trochę zabiły ironię w języku polskim? Że dzisiaj jeśli nie wstawi się buźki, która mruga to nawet jeśli ta ironia jest bardzo czytelna to ludzie podchodzą do tych zdań zbyt serio, że przyzwyczaili się, że wszystko trzeba oznakować emotikonem. No to z pewnością jest przesada, nie sądzę, żeby wszyscy byli przyzwyczajeni już do tego. To po pierwsze, po drugie powiedziałbym raczej, że stosowanie emotikonów jest jednym ze sposobów wyrażania ironii to takie mrugnięcie okiem może być ironiczne, i nawet wydaje się, że mrugnięcie okiem zwyczajne jest sposobem zachowania ironicznego. Ja mówię coś, ale mrugnięciem okiem daje do zrozumienia, że trzeba to inaczej traktować. A czym innym jest ironia? No właśnie, czymś takim. Pewnego rodzaju porozumieniem, porozumieniem ponad tekstem, czyli Zmieniamy znaczenia słów, czy też zmieniamy znaczenia wypowiedzi, ale Ty wiesz, jak naprawdę je zmieniamy. No tak, ironia, tak jak na przykład aluzja też. To są takie pomosty, które czasami prowadzą do naszego interlokutora. Gorzej, jeżeli ta ironia jest przejawem agresji, bo i tak przecież bywa. Jeżeli Często jest ironizujemy, ostatnio to tak, kogoś Tak, wyśmiać. odbierana. Ironia, yy, ironia yy, w ostatnim czasie no jest odbierana gorzej niż myślę 10 lat temu. Trudno powiedzieć. Może po prostu możemy dzisiaj łatwiej zamanifestować swój sprzeciw wobec ironii, bo mamy. Te możliwości internetowe. Ale ironię ja sobie cenię, taka ironia, która nie jest do końca złośliwa, która jest na przykład skierowana, a bywa czasami na samego ironistę. Autoironia, jaka to piękna sprawa, prawda? Niektórzy uważają i łączą ze słowem ironia raczej postawy bardziej agresywne, złośliwe. Czyli widzą w tym ten. Element konfliktogenny czy konfliktowy. Niekiedy uważa się ironię za broń słabych, którzy nie mogą argumentem przekonać albo nie mogą przyzmusić do czegoś, to wtedy tą ironią się nakrywają i sprawiać mogą, że, że inni ci przeciwnicy będą może trochę na gorszej pozycji stali. No, tak to bywa czasami. Ja akurat cenię w ironii pewien żart intelektualny, który, którym ona także jest. Może dobrze by było, żeby przy stosowaniu, żebyśmy mieli świadomość, że że o to dochodzimy do jakiegoś rodzaju porozumienia. A czy emotikony ją zabijają? Może to tak może być, że jeżeli mamy standardowe wyrazy ironii, to wtedy przestaje ona być subtelna, prawda? Jeżeli na przykład właśnie. Ale subtelna ironia dzisiaj jest niewychwytywalna dla nowego pokolenia. Wierzę, że jest. Wierzę, że jest. Można by zresztą powiedzieć, że z ironią trochę jest tak jak z manipulacją. Ona musi być udana, żeby być, czyli musi być odczytana. Jeżeli ja jestem ironiczny, a mój rozmówca, wobec którego ja jestem ironiczny, tego nie dostrzega, to ta ironia jest pusta. Owszem, Ale ona była w świecie mediów społecznościowych. Dzisiaj z... ironia jest odbiorcami, ironii jest no właśnie, 100 tysięcy osób, spośród których 70 tysięcy ją zrozumie, no a 30 tysięcy. Tak, ma, ma pan rację, że ironia jest wobec kogoś, jest trochę na pokaz. Ja tu mówiłem o takiej sytuacji, w której my sobie możemy we dwóch, tak. nieobserwowani przez nikogo. Może akurat nikt nie patrzy teraz? Mm -hmm. Możemy się zachowywać patrzą. ironicznie. Muszę panu, Jestem pan tak. To panu profesorowi że To może tak właśnie jest. Ale ironia jest też, tak jak słusznie pan mówi, na pokaz. Ironia jest i wtedy jest tą bronią bardzo często. Wtedy mm -hmm. bywa agresywna. A z emotikonami, bo widzi pan, dał pan ten przykład akurat. emotikony raczej nie są na pokaz na zewnątrz, bo one występują częściej chyba w korespondencji bezpośredniej. Emotikony? Nie, chyba nie. nie. Chyba emotikony są e, ta, e, po to, żeby oznaczyć ironię, żeby nikt się nie doczepił, że jej nie zlo, ż, żeby rozumiem. nie było tych osób, które nie zrozumiały. Już rozumiem. Już rozumiem. Mówi pan o różnego rodzaju forach. Na o różnych tam X-ach. Tak jest. I tak, no ponieważ ja nie mam żadnego z tych. Pan jest bardziej na czasie, niż, na czasie niż ja, bo ja mówię na to Twitter ciągle, a to już jest X. Ale teraz tak bardzo sobie uświadomiłem, że to jest tak. Więc nie, nie mam, nie mam, nie, nie twituję, nie mam fejs, nie jestem na fejsie, czy jak to tam się nazywa. Żadne Instagramy, czy inne TikToki mnie także nie, nie dotyczą. Trochę się tego obawiałem, potem pomyślałem, że już jestem za stary, a później pomyślałem, że to już, już przeszedł ten moment, w którym mógłbym to sobie uruchomić. I dlatego myślę raczej o tych emotikonach umieszczonych w korespondencji, czy to SMS-owej, czy to mailowej. Mhm. I o tym tylko myślę. No ma pan rację. Ta, ta ironia są na pokaz. No mhm. prawda. Porozmawialiśmy sobie chwilę przed programem o kampanii prezydenckiej. E, bo... No przede wszystkim dlatego, że, że pan kandyduje. Pan rozpoczął się... ten temat, tak. No nawet... bo jak pana zobaczyłem, od razu pomyślałem, zagadnę, zagadnę kandydata. jest pan. Czy właściwy? mam pana głos? Trudno powiedzieć, to jeszcze no, jeszcze to się, się zastanowić. Nie, nie, to nie jest to jest odpowiedź, ale jest odpowiedź prawdziwa. Bo wcale tego nie wykluczam. Wcale tego nie wykluczam. W sytuacji, w której tak często głosujemy raczej przeciw komuś, niż za kimś, głosowanie na kogoś, kto wobec kogo nie, nie mamy takich negatywnych odczuć, byłoby być czymś zupełnie naturalnym. Ale ja, panie profesorze, mm, zaapelowałem. Żeby pan również wystartował w tych wyborach, bo cóż to by były za wspaniałe debaty, że wszyscy ci nasi politycy by się tam pocili, wygłaszali swoje przemówienia, Ale... a pan by ich poprawiał. Przecież to by było cudowne. Wie pan poprawianie jest też czynnością która pozwala na przeniesienie komunikacji z kimś na inny trochę poziom. My możemy się ze sobą nie zgadzać, za chwilę się pokłócimy, ale używamy jakichś sformułowań i możemy na temat tych sformułowań chwilę porozmawiać, i zastanowić się, w jakim sensie pan na przykład użył jakiegoś słowa, Albo ja bym to powiedział trochę inaczej, i nasza rozmowa przechodzi na inny poziom, na meta-poziom, a na tym poziomie już możemy się łatwiej dogadać być może, a w każdym razie kulturowo jesteśmy bliżej niż na innym politycznym, który związany jest z naszymi interesami. Dlatego też zwracanie uwagi na formuły wydaje mi się też czasami drogą do rozmówcy. Może niekoniecznie związaną z meritum tak zwanym, ale cóż to jest meritum? Forma także się liczy. A jeśli chodzi o kandydowania, to mogłoby być całkiem przyjemne. Kiedyś myślałem, że prezydentem powinien być ktoś starszy, właśnie. Może niekoniecznie bardzo solidny, bo jakieś poczucie humoru powinien mieć. Mógłby być profesorem na przykład. Czyli na imię Jerzy? No, może niekoniecznie. Kiedyś kandydował na, przy pierwszych, w wyborach prezydenckich Kandyd jednym z kandydatów był Jan Niecisław buduende Courtenay, wybitny polski językoznawca. Nie dostał on bardzo wielu głosów, to mniejszości go wysunęły jako kandydata, ale był kandydatem i coś się działo, coś się działo. Obserwowanie kampanii zresztą ze środka mogło być także bardzo interesujące, ale kampania, kampania, cały czas właściwie trwają kampanie, przecież teraz też Zastanawiamy się, czy to jest prawdziwa kampania prezydencka warszawska pana Rafała, czy też to jest wstęp do innej kampanii i tak dalej, i tak dalej. To ciekawe wszystko jest. Na pewno pokazuje o ostatnie miesiące już, nie tygodnie, że prezydent to jednak jest ważna funkcja. Że to, co myślało się kiedyś, że to jest ten strażnik dola, jak to jeden z polityków określił ironicznie, a może nawet złośliwie, że to jednak jest pewna nie tylko funkcja, ale też pewna rola do spełnienia i to całkiem poważne. To ważne będą wybory. Ważne i, i, i bardzo ciekaw jestem, jak one się, jak one się potoczą. Gdy obserwuję, jak się um, rozmawia o polskich politykach i o ich kompetencjach, to czasami wydaje mi się, że większą e, wagę przykładamy do tego, jak oni mówią po angielsku, niż jak mówią po polsku. No na pewno przywiązujemy do tego jakieś, jakieś znaczenie. Wydaje nam się, że to tak powinno właśnie być. Choć, czy to jest konieczne, trudno powiedzieć. No chcemy, żeby nasz prezydent nie kompromitował się. Nie najlepsza znajomość języka, w którym się większość ludzi porozumiewa, może do tej kompromitacji jakoś tam zmierzać. Wyśmiewanie formuł angielskich i źle użytych, zresztą nie tylko prezydentów, dotyczy tej inni. Ostatnio ministrowie, zdaje się, czy byli ministrowie, też byli z tego powodu krytykowani. Tak, ale to, jak mówią po polsku, także liczy się, tym bardziej, że w role społeczne, takie role jak prezydenta, na niektórych w Wywierają takie, takie wiemy, wrażenie, czy tak powodują, że oni mówią w inny trochę sposób, na przykład patetycznie. I to bywa no, czasem uzasadnione, ale bardzo często śmieszne. Ten patos wyraża się nie tylko w słowach, ale w minach, w gestach. I o ile są ludzie, którzy cenią takie dodawanie ważności słowom, czy też rzeczom, to innych to bawi, innych to śmieszy. I dlatego też no, pewne ryzyko łączy się z takimi funkcjami. Patos, no, jak mówię, uzasadniony w sytuacjach no, krytycznych na przykład, bardzo często jest narażony na krytykę, właśnie na, na pewien rodzaj śmieszności. A który polski polityk najładniej mówi po polsku? No pytają mnie o to bardzo często. i Kiedyś odpowiadałem generał Jaruzelski, znakomicie mówił po polsku, To były dobrze zbudowane zdania, ale trochę właśnie zbyt serio, zbyt poważne. Ale z tych dzisiejszych. Dzisiaj no dobrze to no też były polityk do pewnego stopnia, ale jest on jeszcze politykiem kwaśniewski. Mm -hmm. Prezydent Kwaśniewski. Tak się składa, że ci byli politycy. Był taki polityk Jan Maria Rokita, który znakomitą polszczyzną, taką też trochę ironiczną, trochę złośliwą. Władał, przyjemnie się go słuchało. Czasami słucha się jeszcze słuchało się z przyjemnością polityków, którzy po prostu mieli coś do powiedzenia. Niekoniecznie musieli być bardzo językowo sprawni. Ale zwróciłem uwagę, to było dla mnie takie może trochę zaskakujące, ale też radosne, bo z tą partią trochę sympatyzowałem, że politycy PSL-u mówili bardzo poprawnie. Kiedyś Kalinowski mówił bardzo ładnie, dzisiaj no nie, nie słyszymy go. Ale kiedy słuchamy marszałka Zgorzelskiego, czy posła Hetmana, czy innych jeszcze... A czy nie jest tak, że najładniej po polsku mówi Grzegorz jest. Braun? Grzegorz Braun mówi bardzo sugestywnie po polsku, ma coś w rodzaju charyzmy. Ja akurat nie lubię charyzmatyków. Niektórzy charyzmatycy negują gramatykę, jako ojciec Rydzyk chociażby, a inni... W szczególny sposób potrafią wypowiadać się tak, że ich zdania będą bardzo dobrze przyjmowane przez słuchaczy. Ten dar ma do pewnego stopnia Grzegorz Braun, którego sugestywność nie jest związana z błędami, bo on mówi poprawną polszczyzną. Ale bardziej na to się zwraca uwagę. Taki na przykład jest też Antoni Macierewicz którego sugestywne wypowiedzi, połączone jeszcze ze szczególną mimiką, no, wywołują wrażenie dość silne. To jest pewien no, sposób mówienia, w gruncie rzeczy nie taki, znowu trudny. Kiedy przyjmiemy odpowiednią postawę, i z tej postawy, wynikają pewnego rodzaju zachowania gestykulacyjne, werbalne, ale przede wszystkim <grymnie> związane z wymową, no to wtedy możemy być, możemy osiągać pewnego rodzaju sukcesy u pewnych oczywiście, zauważył Pan, jak często używam tego zaimka, u pewnych odbiorców. Grzegorz Braun mówi dobrze po polsku, to prawda. Ale czy najlepiej? Nie, wcale nie. nie. Teraz duże wrażenie na przede wszystkim młodszej grupie robi Szymon Hołownia, zwłaszcza jego zdolność do szybkiego ripostowania. Znałem Szymona Hołownię jeszcze jako studenta. I było to przyjemnie z nim rozmawiać. Już wtedy był, miał bardzo... Duże umiejętności werbalne, a dzisiaj to, co cenimy u niego, to umiejętność znalezienia szybkiej riposty, pewnego rodzaju poczucie humoru, Mówiąc po młodzieżowemu, umie zaorać. Umie zaorać. Tak, tak. Związane jest z pewnym dystansem także do siebie. I ja bym wyeliminował pewne mimiczne jego zachowania, niepotrzebnie takie niepotrzebne skrzywienie ust. Ale to, to jest to jest minimalna sprawa, i z przyjemnością słucham Szymona Hołowni, który dla niektórych znów no, jawi się jako człowiek zbyt mało poważny, że marszałek Sejmu, taka funkcja powinien być solenny i solidny. Ale jak przypomnimy sobie solenność i solidność Marszałka Kuchcińskiego, chociażby wielu innych jeszcze osób, które no niespecjalnie się tam nie, niespecjalnie zjednywały sympatię dla tego urzędu, a Wołownia potrafi. Jest lubiany, jest dobrze odbierany przez bardzo wielu. Powinien trochę może uważać z, z taką szybkością i i swadą, czasami potrzebny jest lekki namysł, czyli, czyli zastanawianie się nad słowami. Tu wydaje się, że Hołownia ma praktycznie gotową odpowiedź na każde pytanie w każdej chwili. Generalnie rzecz biorąc, cenimy umiejętność, riposty posty, takie jest Plidea Propos, ale też, ale, ale to trzeba czasami też pomilczeć. Albo się zastanowić, to czasem robi dobre wrażenie. Nawet jeśli to słowo, które po przerwie pada, jest doskonale przewidywalne, tak jak w tym w przykładzie, który przed chwilą dałem. <laughs> no, ale gdyby teraz nagle Szymon Chłownia zaczął tak mówić to, to byłoby to niedobre Bo niedobrze jest nagle się przestawiać na inny sposób mówienia Zbigniew Boniek, nie wiem czy pan profesor zwrócił kiedyś uwagę Jak buduje zdania, jak rozmawia z ludźmi On daje im dokańczać własne myśli, własne zdania To jest znakomity pomysł Ponieważ ludzie identyfikują się raczej z tym co sami Tak. I to gdy, to, gdy już to wypowiedział, mówi brawo no więc takie umilknięcia mogą czasami prowokować dokończenia, nawet jeśli te dokończenia nie byłyby zgodne ze sposobem myślenia naszego rozmówcy. Kiedy ja szukam jakiegoś słowa i mówię, że to był mój z kontekstu wynika, że powinno być słowo sukces, to oni myślą sukces? Choć być może przedtem wcale za sukces by tego nie uważali, a na pewno nie chcieliby uważać. Co do marszałka Sejmu, no to marszałek powinien być spolegliwy, ale w tym znaczeniu prawidłowym. W tym podstawowym tego. znaczeniu, tak, czyli tak można polegać. Tak, bo dzisiaj to jest tak. słowo, które totalnie zmieniło swoje no, znaczenie. To nowe znaczenie nawet już jest w słownikach, no bo jeśli ludzie tak tego używają, co mnie osobiście sprawiło pewną przykrość, bo okazało się, że nagle bardziej nam przydatne jest słowo oznaczające uległość niż budzenie zaufania. <laughs> I spolegliwy jako ten, który ulega, no, pojawia się często w wypowiedziach. Czy to, że język jest żywy, e, zawsze ma oznaczać, że większość ma rację? Jeśli ludzie nie niewykształceni zaczną nie uważać tak. słowa e, typ, typu spolegliwy w sposób... Błędny, to w pewnym momencie my wszyscy mamy się dostosować i dopisać to słowo do słowników? Niestety, niestety powiedziałem, co już by wskazywało, że nie zawsze muszę się z tego cieszyć. Ale jest, język jest własnością ogółu. I jeżeli będzie tak, że jakaś niewielka tylko grupa będzie używała y, jakiejś formy, no tak to się często zdarza. Y, y, y. Że, że jakaś forma jest już tylko przez niektórych kultywowana, a, a większość już tego nie, nie stosuje. Te dyżurne nasze błędy, które od wielu, wielu lat towarzyszą Polaków, czyli to, tą, tę powiedzmy. Czy to jest czy... plaga owotniania kolegą czy kolegą? Ja, tak. Bardzo dużo słów Bo kolego. Tak, <laughs> tak no to razi mnie to zamykanie tych nosówek z półgłoskami, prawda? Kolegom zamiast kolegom, tak jak pan tu powiedział, trochę mnie to razi, ale to nie jest kwestia większości. Jednak większość wydaje mi się, albo daje bardzo lekki akcent, co jest do, do bardzo lekką nosowość, co jest do przyjęcia, no, albo rezygnuję z niej, co także nie jest najlepsze. Panie profesorze, teraz e, chwila e, mojej prywaty. Otóż mam taką brzydką przypadłość, że czasami nie wytrzymuję i obrażam ludzi. Używam słów, które mm, uchodzą za obraźliwe, całkiem słusznie. No, i niestety ostatnio użyłem całkiem takiego Całkiem słusznie uchodzę, a nie tak. całkiem słusznie pan używa. Tak, całkiem słusznie uchodzą. Niestety ostatnio <coughs> użyłem takiego słowa. Zostałem przez mojego kolegę redakcyjnego Roberta Mazurka zapędzony w kozi ruk. Pozdrawiamy pana. Pozdrawiamy Roberta. pana Roberta. Zostałem przez niego zapędzony w kozi róg, gdyż wymagał ode mnie, bym wskazywał kolejne deficyty u pewnej postaci, aż w końcu się oburzyłem i powiedziałem, że ta postać jest po prostu, ta osoba jest. Pierwotnie. Ta. Tak ta, ta. brzydko się wypowiedział. Nie wypowiedział pan teraz pełnego y, słowa, ale domyśliłem się, co tam w środku tak. było. I jakkolwiek w potocznych y, naszych kontaktach, zwłaszcza gdyby, gdybym ja był młody, ale co tam myśleć na próżno, gdyby, to mógłbym użyć tego słowa nawet z pewnego rodzaju sympatią. Ale ty jesteś tak, prawda? To tak jak z tym słowem na za. Które też nie jest moim ulubionym, bynajmniej, ale pokazuje pewien pozytywny stosunek. My mamy inny trochę stosunek do słów, które owszem są nieprzyzwoite, ale są akceptacyjne. Takich trochę jest, prawda? A decyduje tu najczęściej intonacja, bo my z intonacją możemy powiedzieć nawet coś bardzo brzydkiego, brzydkiego słowa użyć. A w pozytywnym znaczeniu. I to, o czym tutaj, co pan przytoczył, czy też prawie przytoczył, mogłoby być opisem no, odchylenia, które wcale nie jest takie znowu negatywne, ale on jest, no, no trochę jest taki. Jakiego słowa wie powinienem pan, użyć, żeby do... nie wzbudzić takich kontrowersji w mediach? Bo dużo Ale osób... jakiego słowa mogę użyć, czy nie mogę użyć? Jakiego powinienem użyć w tej, sytuacji, w tej sytuacji? Żeby nikt się nie przyczepił do mnie, że przesadziłem? No, wie pan, gdyby pan powiedział, że trochę jest, nie wiem, gdyby to był język potoczny zupełnie, że tam nie wiem, odleciany, jak to się mówiło, czy. Jakie, no jest tam trochę takich słów, które pokazują zwariowanie, prawda? Nie. Szajbnięty kiedyś się mówiło. I to jeszcze nie było, nie było takie bardzo negatywne w potocznym, codziennym. Czyli w... Szajbnięta. No, ale to Nie ja wiem, czy był mi to uszło po. Ale nie, nie, publicznie nie, absolutnie Ja to nie. w programie powiedziałem. A, to zupełnie co innego. Ja myślałem, że pan sobie z Mazurkiem nie, rozmawiał. Tylko. Nie, powiedziałem to i Programa, nagrała to kamera. absolutnie żadnej szajbnięty, nic takiego. To co w takim razie? No może, że trochę. Żeby właściwie na niestandardowo. To byłoby ironiczne, prawda? Ale czasami język polski, no musi być, trafiać w punkt, po prostu. No. no tak, zwariowany, ale to znowu... To po... no ciekawe, że często tego rodzaju nazwy, nazwy, słowa oznaczają coś pozytywnego. Na przykład zwariowany czy szalony oznacza coś, co ko... czemu ko... nie jesteśmy, nawet trochę zazdrościć, czego tam i tak dalej. To, to tak jak na przykład odlot, który też wiąże się z z utratą kontroli nad rzeczywistością, no on jest chyba, ja bym w ogóle, myślę, że to jest kwestia treści, że to nie jest tylko kwestia słowa, bo pan myśli, że znajdę inne słowo, będzie w porządku. Tak myślę, tak zarzucał, bo wcześniej użyłem, użyłem wielu innych słów, tak. które przeszły bez echa. Dopiero to ostatnie podsumowujące, najbardziej dosadne słowo wzbudziło... No, Odchylony no, to, że... jest takim słowem, które no mogłoby być od biedy jeszcze uznane za literackie. No ale to metafora, wszystko to są metafory. My stosujemy te metafory, żeby, żeby lepiej opisać rzeczywistość, a tu chodzi o, o osobę, która straciła kontrolę nad rzeczywistością, że doznał jakichś. <laughs> jakichś kontuzji mentalnych. Kiedyś się mówiło mente captus. To łacińskie określenie dzisiaj pewnie nie byłoby przez wielu zrozumiane, ale być może mogłoby trafnie oddawać to, co pan chciał powiedzieć. Mente captus to jest właśnie osoba. Mingam no, tam, no, o właśnie. Dobrze, użyję tego słowa wobec pani Elizy następnym razem. To ta, o takiej pani Elizy dotyczyło, nie będę wchodził w szczegóły. Nie A, muszę. to wcale nie jestem pewien, czy to trafne, bo akurat mam dużo sympatii do tej pani Elizy, okay. o której myślę, że pan myśli. Bo tak wielu <grym> skoro pan profesor od razu wie, kto może być odklejoną Elizą, no to Odklejony. znaczy. Nie, nie, ale ja po prostu obserwuję internet. Rozumiem. <grym> przypomniało mi się, że Pan coś takiego zrobił. Tak, no zrobiłem, niestety. Nie będę udawał, że mi przykro, bo to by było też nie fair. A już to samo, że Pan mówi, że nie będzie Pan udawał, że Panu przykro, świadczy, że trochę przykro Panu jest. Tak? Tak. To Pan jeszcze takim psychologiem troszeczkę jest, nie tylko każdy, na... jest, każdy, każdy jest. Każdy jest. Poza tym, jak Pan przeżyje tyle lat, to będzie Pan interpretował <laughs> zachowania ludzkie. Panie profesorze, zaraz do naszej rozmowy włączymy naszych widzów żeby mogli zadać no. takie pytania, na jakie mają ochotę, bo ten program też na tym polega. Tak, że... proszę nie zadawać takich pytań, na które nie mają Państwo ochoty. Porozmawiajmy jeszcze o politykach. Tak, Dzisiaj sprawdzałem sobie słowa używane przez polityków i mam wrażenie, że politykiem takim powszechnie znanym, który używa słów najbardziej niezrozumiałych dla ogółu, jest jednak Jarosław Kaczyński. Czasami mu się to zdarza, na przykład potężna akcja dyfamacyjna. Tak. No przecież ile osób w Polsce wie, co to jest akcja dyfamacyjna? Tak, rzeczywiście. Akurat dyfamacjon używał kiedyś Adolf Hitler, że to nie jest, on bardzo często tego słowa używał na, na oznaczenie tej obraźliwości, ale, a, czy raczej obrażania, ale. To jest słowo, które powinniśmy rozumieć. To ja cenię akurat u Kaczyńskiego. Bardzo mi się podobała oikofobia, na przykład, mm -hmm. której dzisiaj nie kojarzymy tego oiko, nie kojarzymy z eko, a to jest przecież ten sam rdzeń. No też określił opozycję do domu oligofreników. No właśnie, to są określenia, które nie są oczywiste, ale też to, co mi się podoba, że nie traktowanie ich jak ludzi, którzy tych słów nie rozumieją. Bo nie sądzę, żeby prezes używał tych słów po to, żeby się popisać. On chyba jest daleki od tego rodzaju. Pusty. Aż tak przeceniałby swoich odbiorców? Mówiłby do tych, którzy go rozumieją. Chyba wyłącznie do pana w tym przypadku. Nie, skądże znowu jest wiele osób? Takim człowiekiem, który używał słów skomplikowanych, był jego bliski współpracownik Ludwik Dorn. Mhm którego też ceniłem za język i za umiejętność znajdowania twardych i trafnych określeń, kiedy chciał mocno coś powiedzieć. Tak, ale akurat u prezesa Kaczyńskiego tego rodzaju słowa mnie nie rażą. Bardziej mnie rażą inne u niego słowa. Te już zrozumiałe proste. dla wszystkich. Tak, te zrozumiałe dla wszystkich niestety także są przez niego używane i to sprawia, że. Moja do niego sympatia, która brała się z podobnych fizycznych warunków, chociażby. Zawsze jak patrzę na ludzi, którzy są niscy i korpulentni, to coś bliskiego w nich postrzegam. No ale niestety w tym przypadku było to trudne. Niewystarczające do sympatii. Nie, nie, nie wystarcza to do, do wyrażania sympatii, choć na pewno jest jakaś przesłanka. Odbierzmy pierwszy telefon dzisiaj. Halo, kto jest z nami? Halo, dzień dobry, dobry. rados się pan poszło. Witamy, odkłaniamy się. Wit Witam. Ja mam do pana profesora, polezałem, że spadło to pytanie ze sto razy e, w różnych programach, ale mógłby pan wymienić e, trzech dziennikarzy, którzy się hmm. bardzo źle e, wysłuchają w języku polskim. Polezam, że ja bym hmm. 17 ale tak, no, nie jestem samobójcą. Trzech, okay. którzy Antibio, najgorzej tak, mówią, czy... fatalna sprawa. Nie, dziennikarzy. nigdy w życiu. Dziennikarze. Dziennikarze, dziennikarzy. nie, nie. No. Już miałbym u nich... jak Co miałbym u nich? Przechlapane. O, na przykład przechlapane. Choć jak się zastanowimy, to też nieprzyzwoite słowo. No ale przyzwoicie ja jest. Tak, nie, nie, nie. Ja, bardziej, ja nie? mogę powiedzieć, jakie cechy mnie rażą u dobrych dziennikarzy. Jest kilku dobrych e -e, e -e -e dziennikarzy, którzy e -e muszą tych, tych dźwięków e -e -e kilkanaście wypowiedzieć, żeby e -e. Pokazać, że myślą i że myślą intensywnie. No, są tacy dziennikarze i takie dziennikarki. No, wolałbym, i to tak, są akurat ale... świetni dziennikarze, którzy kiedyś mówili zupełnie inaczej, czyżby taka moda teraz zapanowała, ale to nie znaczy, że to jest złe mówienie. To jest mówienie, może, w związku z jakąś modą, nie, nie najlepiej pojętą. Ale to tak nie można A powiedzieć, bo dziennikarzy są tysiące. Nie, 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 nie uczynię zadość pana pragnienia. Strasznie słabo słyszymy. Prosimy o podgłoszenie troszeczkę tutaj do reżyserki prośba. Ogłośnienie. A tak. teraz? No powiedzmy. Teraz trochę lepiej? Poprosimy, Proszę tak. tak. A ulubione polskie słowo pana profesora, bo ja zauważyłem, że to się u pana zmienia. Co, co wywiad jest inne, to może w tym jeszcze jakieś kompletnie inne padnie. I jeszcze pytanie do Krzyśka i już nie będę blokował linii. Czy masz zamiar się zająć panią Kingą Rusin, bo lud tego chce. Chce ich chleba i igrzysk. Od razu odpowiadam, że nie, gdyż moje programy nie służą do tego, bym swoje prywatne wojenki w nich uskuteczniał. Można tak powiedzieć? Toczył. Toczył. Tak, Okej. Okay. Zgubi... Czyli z zgubi... Najmanem to nie było, była prywatna wojenka? Wracając do mojego ulubionego słowa. To, to, że zmieniam nie znaczy, że nie jestem... Szczery w każdym momencie. Te upodobania się zmieniają. Lubię słowa, które mają dużo polskich dźwięków, dlatego podobało mi się kiedyś i do tej pory mi się podoba słowo źdźbło, które ma też ciekawe, ciekawą różnicę. Ale za najbardziej polskie słowo zanosło Żółć? <laughs> najbardziej Te... polskie w zapisie, prawda? Ale też byś może sam, sam, się sam, 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 sam sens tego słowa również. No tak, chcielibyśmy łączyć sens z, z formą. Hmm, chciałbym, żeby tak nie było. Myślę, że żółć nie jest naszym, y, naszą y, y, narodową wydzieliną. By tak <śm> rzec. Ale to prawda, że jest to słowo, które. Zapisujemy wyłącznie polskimi literami. Ale są takie słowa przyjemne, jakieś spotykam słowo i nagle się zachwycam. Niedawno spotkałem słowo zgrzebło, na przykład, albo słowo dziąsło. Jakie piękne słowa. Chociaż one są piękne przez brzmienie i wygląd, a znaczenia, no cóż. Mata raper o dziąśle. Hmm. Ale tak. w takim znaczeniu specyficznym dosyć. E, feminatywy to jest aktualnie bardzo modny. Temat, tak, i też temat, i wtedy, który Pana trochę drażni, mam wrażenie. Dra, może nie tyle drażni, ale już nuży. Przede wszystkim jest mi trochę nieprzyjemnie wtedy, kiedy jakieś zjawiska językowe są związane z polityką, z ideologią, wykorzystuje się je niepotrzebnie albo nawet zdaniem niektórych potrzebnie. I są one już. Miarą naszej postawy innej. No, prawda, że przez język ludzi poznajemy. Ideologiczność tych feminatywów, krótko mówiąc, bardzo mi przeszkadza. Powiem to, co wymyśliłem ostatnio jako formułę. Jestem za tym, żeby ministrem przemysłu mogła być kobieta, ministra Kowalska. Czyli z nazwiskiem może być ministra, ale jeżeli chce być panią minister, to ja tylko mogę to uznać. Ale chciałbym, żeby nazwa funkcji pozostała w, w brzmieniu męskim. A więc, żebyśmy nie mieli ministry kultury, tylko panią minister kultury, którą jest pani ministra taka i taka. Nie jest to bardzo proste, ale wydaje mi się. Dwa razy w jednym zdaniu. Nie, niekoniecznie, bo albo mówimy o funkcji, albo mówimy o sobie. Rozumiem. A skąd e, opór pana profesora, żeby no, do, dopuścić formę ministra? Bo ten opór wyczuwałem w e, wywiadach. Wie, z... pan, wie pan, to jest. W, 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 za każdym razem to jest troszkę coś innego. Jak to byłoby w liczbie mnogiej? Oj, nie wiem. E... Ministra, liczba mnoga. Te. Ministry oczywiście, ministry. tak? Myślałem, ale... że to podchwytliwe jest, dlatego nie, To nie jest podchwytliwe, się. ale nawet jako takie naturalne jest trochę podchwytliwe, no bo przecież nie wiem, czy panie yy, chciałyby tak mówić. Panie ministry i panie ministrowie. Dobrze to brzmi? Albo tak jak Polki i Polacy, ministry i ministrowie. Słowo ministry tym yy, oznaczało czasem, yy, do tej pory chyba może oznaczać takich ministrów, których nie lubimy. Te wszystkie ministry, prawda? Bo to jest niemęsko-osobowa odmiana. I ta liczba mnoga, która czasami jest tutaj przywoływana, może już trochę nam przeszkadzać. W przypadku ministerki tego by nie było. Mówiłoby się ministerki i ministrowie, ale ministerka jednak się nie przyjęło i nie przyjmie się pewnie. Może dlatego, że kiedyś ministerka, to było sprawowanie urzędu ministra, może. Ale ministra to jest prawidłowa forma czy nie? No i co to znaczy prawidłowa? To jest ładna forma łacińska, oznaczała służącą kiedyś. Ale minister oznaczał. Ministr, ministr służącego w związku służącego, z tym. Tak, tak, tak. I ministra było normalne. Tak jak mówiło się, że historia magistra wite, to można powiedzieć, że ktoś tam czy coś tam był ministra. Czyli. Czyli było, służyło do czegoś. Tak to było. Także słowo poprawnie zbudowane, słowo łacińskie, zapożyczone w innej funkcji, już teraz zupełnie. Choć minister powinien być sługą narodu, tak jak to było w, w tym serialu ukraińskim, prawda? Sługa, <sługa tak. narodu. Aktualnie. Y Posłanki, muszę tak powiedzieć. Ach, no o, tak, o, oczywiście, ogł ogłosiły. regularnie to były poślice, tak jak no Karzeł, Diabeł, Diablice. Ogłosiły swój sukces, gdyż na tabliczka w Sejmie już jest napisane posłanka, a nie poseł. E, tylko, że właśnie Pana zdaniem powinno być napisane poślica. <laughs> nie, nie, nie. Posłanka się przyjęła. Była jeszcze forma posełka, która też się nie przyjęła. Ta posłanka już jest w użyciu, tego już nie zmienimy. Oślica brzmi jak oślica. No właśnie dlatego też pewnie nie została przyjęta. Chociaż byłaby regularna diablica, orlica, orzeł, diabeł, no to to wszystko by tak wyglądało. Ale to nie, to, to posłanka jest już słowem przyjętym przy nazwisku. No cóż, jeżeli ktoś życzy sobie takiej właśnie formy. Ja jestem zwolennikiem swobody pewnej, mhm. także tego, żeby ludzi nie, no powiedzmy, nie sprawiać im przykrości. Więc to, jeżeli pani chce być gością, czy gościnią, te słowa są dawno w Polszczyźnie, mogą być, może być pani gościni, jeżeli bardzo chce. W moim języku tego nie ma. Ja będę mówił, że jest gościem, jeżeli pani, która jest akurat gościem, wyrazi swoją niechęć i będzie prosiła, żebym użył formy żeńskiej, to użyję. Nie odważy się żadna przy Panu. Eee. A ile się kobiety przy mnie odważają? <laughs> Odbierzmy telefon. Halo? Halo? Halo, dzień dobry. E, dzień dobry. Tak, jesteśmy e. na antenie. Prosimy o pytanie. No, z Krakowa. Znów nie słyszę. Tak, poprosimy Wielka trochę głośniej, ta, ta. głośnik nasz. Halo, halo. Mam kilka pytań. Tak. Yy, głównie do pana Jerzego. Tobie Krzysztof chciałem pogratulować. Jerzumiałem. Będzie kilka pytań do pana, panie profesorze. O dziękuję. wolę te formy niż pan Jerzy. A na ile mi pozwolicie? Znaczy no start chciałem poprosić yy, pana Jerzego o poprawek, gdyby coś było nie tak? O co? O poprawek, O poprawę? Gdyby o poprawę. No więc poprawiam pana najpierw. Wolę formę pan, no. do pana, do pana profesora, do pana Bralczyka nawet wolę niż do pana Jerzego. O, do profesora Brajczyka? Może być. E, jako, że to mam maturę z polskiego, rozszerzonego z filozofii i zawsze to mnie interesowało. A pan się mega świetnie wypowiada. Pewnie tutaj już jakieś tam zapożyczenia wykorzystałem. A chciałem zapytać głupie pytanie. Ale takie sformułowanie kutas. No jest to stare słowo, bodajże z wschodniego pochodzenia, oznaczało taki wisiorek u pasa albo u czegoś tam. A potem przenośnie, tak jak wiele innych słów, które były kiedyś zupełnie przyzwoite, zyskały sobie, zyskało sobie pewno, pewien odcień nieprzyzwoitości w odniesieniu do, do członka męskiego. No, i tak to jest ze słowami, które później z kolei zyskało sobie jeszcze mniej przyjemne określenie czy znaczenie, ponieważ tak określamy niesympatycznych ludzi, którzy źle się zachowują na przykład, albo zrobili komuś świństwo. I to są, tak, taka jest historia tych słów. Przez, przez no, o, to, określenie to, części ciała, to... aż, do, aż do określenia człowieka, którego nie szanujemy. No i dzisiejsze słowo pejoratywne. Tak. Jeżeli podobne ma Pan pytania y następne, to znajdzie pan odpowiedzi łatwiej pewnie w słowniku. <grym> tak jest. To jest tak, no. Ostatnie pytanie. dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiamy. E teraz krótka e przerwa. Otóż będzie w naszym studiu gość i będzie to Piesek. Będzie to piesek, którego można adoptować, gdyż w naszym programie pokazujemy. Wydaje cy... mi się to jednak trudne, wie pan, ponieważ adopcja w, w moim języku odnosi się do ludzi. Tego pieska możemy polubić, przyswoić, możemy go, możemy go uznać za swojego, ale adoptować to bym jednak go nie mógł w moim języku, w każdym razie. No ale jednak jest to słowo, które. No jest to słowo w tym sensie używane, tak. Tyle tylko że mogę powiedzieć, że niesie ten zwyczaj językowy to jak wydaje. mamy powiedzieć, bo polubić to nie to samo jak mamy powiedzieć, nie, że tego psa można zabrać do siebie do domu, uznać i za z nim swojego. Zamieszkać. Uznać za swojego. No więc drodzy państwo, możecie psa Jokera uznać za swojego. E, powiedzmy parę słów o Chodź. tym. Można go też nazwać swoim psynkiem. A psynek, a to taki żart językowy, który już, myśli, już tego peni nie usłyszałem na pierwszym razem i znowu mi się to trochę nie podobało, ale psynek to ciekawe. Czy e, widzą i Państwo? Wersja, e, psurka. 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 Słowo pies w bardzo wielu językach uchodzi za mniej przyzwoite także. Słowo psota jest od słowa pies. Słowo zepsuć jest od słowa pies. Psotnik to jest właśnie ktoś, kto się zachowuje jak pies. A psota kiedyś oznaczało cudzołóstwo, nie mniej, nie więcej, bo pies uchodził ze zwierzę no powie Niewierne. lubieżne. No i dlatego też słowo pies tak często bywa w, w przysłowiach niedobrych. A jest to najlepszy przyjaciel człowieka. Nigdy psy, bym nie pomyślał, że słowo zepsuć jest. jest od słowa pies. No widzi pan, a tak właśnie jest. I psota, i psujka, i tak dalej, i tak dalej. No na psa urok tak właśnie jest. Powiedzmy parę e, zdani o naszym gościu. Mhm. To jest joker. Um, joker może jest w różnych funkcjach występować. W kartach joker może być. Tak, dokładnie. Tak. Może się zmieniać. Bardzo sympatyczny jest. Jest bardzo przyjazny do ludzi, naprawdę. Jest, bardzo jest przyjazny ludziom prawdopodobnie bardziej przyjazny. niż do ludzi. To... <laughs> Dziękuję. To jest pole minowe, trzeba cały czas uważać, no tak, trzeba być czujnym. Tak. Jest przyjazny ludziom, trochę mniej przyjazny może y, przedstawicielom swojego gatunku, innym? bo troszeczkę się stresuje w spotkaniach z innymi pieskami. A nie widać teraz stresu, stresu żadnych. Chyba. Bo na szczęście piesków innych nie ma, a właśnie do ludzi Aha. jest mega kochany Marek jest. jest. Ile ma lat? Właśnie. Jest oceniany na około 12 lat, w schronisku nigdy nie wiemy tak do końca. Przy czym on tego nie wie. Ja miałbym około 12, ale to. Około 12, dobrze. <laughs> e, przy czym wiadomo, w schronisku nigdy tego nie wiemy tak do końca, a on też chyba sobie z też tego sprawy nie, nie zdaje, bo jest bardzo dziarski, jest dosyć aktywnym seniorem, więc lubi jakby długie spacery, chętnie, chętnie właśnie na nie wychodzi i jakoś nigdy się nie męczy szybciej niż ja na przykład. Chętnie podjada. Chętnie podjada, tak, tak, jest zdecydowanie fanem smaczków i jedzenia ogólnie. Jeśli ktoś chce udomowić... Bardzo dobry chłopak. Przystwoić psa Jokera. To tak. ma się kontaktować z numerem telefonu, który e, chyba raz jeszcze możemy w tym momencie wyświetlić na ekranie. Poprosimy tą planszę. E, tak jest, to jest pies Joker. Dziękujemy Zapraszam bardzo. Napisze się tak, przez J no? czy przez derzet? Przez J akurat w naszej wersji. No, ja bym radził mu zmienić na derzet. Może prześcimy. <grym> Ewentualnie kupnowie no, przyszli, mogą przepisać sobie. Dziękujemy bardzo. Sympatyczny pies w sumie. W sumie tak. Jak na takiego psotnika. E, panie profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Halo? Halo, halo? Nie ma już telefonu. Jest, Telefony Nie są na czas. To jest kwestia tylko przepięcia kabelka telefonów. To dzwoni kilkaset co sekundę. Kto jest z nami? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No jest pan Antenie. A tak. Tomek z Krakowa dzwonię. Chciałbym zapytać pana profesora o miał odnośnie psów też, mam psa ze schroniska, wabi się Asti. Czy ja powinienem się do niej zwracać, jeśli ją gdzieś zabieram, że idę z Astią, czy idę z Asti? Tak Jeżeli ona wiem. ma formę Asti. To jednak z asti Pan idzie, bo tak jak Noemi na przykład nie odmienia się, jeżeli to jest imię kobiece, tak i tutaj ta forma raczej nie gdyby to była astia, to oczywiście z Astią Pan idzie, Pan zresztą może ją tak sobie przechrzcić, ale jeżeli Asti, to jednak z Asti Pan idzie na spacer. I życzę Jasne, wszystkiego, wszystkiego dobrego panu i asku. Jeszcze jedno pytanie, jeśli tak? można. Takie też krótkie. Często na przykład ostatnio rozmawia się o Ilonie Masku. I teraz jeśli ktoś o nim mówi, a go nie zna, to czy może mówić, że Elon wymyślił, że tam Elon wymyślił to i to, czy raczej powinien zwracać się, że Musk wymyślił to i to. Zwracanie się. Trachując od tego, że warto by tak. było mówić pan Elon, czy tam pan Musk, ale czy no, w języku tak. polskim bardziej ładne zwracanie jest. Po imieniu czy nie? Bo y, słyszałem wersję, że jeśli kogoś nie znamy, to powinniśmy jednak bardziej formalnie po nazwisku, a z drugiej strony, no tak kolokwialnie mówiąc, w języku polskim jest takie określenie, że po nazwisku to po pysku. I teraz Aha. pytanie, to jest bardziej kulturalne. Czyli nie, na pewno, na, na pewno nazwisko. Na pewno nazwisko powinno być używane. Owszem, zdarzają się sytuacje, w którym nasza wielka zażyłość z kimś może sprawiać, że mówimy o wieszczu Adamie, a nie o wieszczu Mickiewiczu akurat, czy używamy imienia. Wobec kogoś naprawdę bardzo wybitnego, ale z pełną, z pełną świadomością kontekstu. W przypadku pana Maska jednak nie, nie widzę powodów, dla których mielibyśmy imię wybierać, kiedy o nim mówimy. Nazwisko. Ale można też, ponieważ krótkie jest imię i nazwisko, używać jej imienia i nazwiska łącznie. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Dziękujemy. Dziękuję. Nie jest tak, że w Polsce bardzo często. Inaczej zbyt dużą wagę przykładamy do tytułów naukowych, do takiej. Eee, czy ja wiem, czy ja wiem myślę, że w innych kulturach jeszcze zdarza się to jeszcze w większym stopniu. Czy naprawdę my tak te tytuły przywołujemy zawsze? Wydaje mi się, że dzisiaj. To może wielu jest o tyle jeszcze wygodne. Mówimy czasami, sobie na ty dużo. O tyle jest to wygodne, że w Polszczyźnie nie przyjęło się mówienie po nazwisku. Prawda? To raczej mało kto do mnie mówi, Panie Bralczyk. A już, chociaż są osoby, które A bez Panie to już w ogóle. Panie Bralczyku mówią do mnie, chociaż przyjaciele akurat Bralczyk do mnie mówili częściej niż Jerzy bo to charakterystyczne nazwisko, a imię w moim pokoleniu akurat było bardzo mało charakterystyczne. No, w każdym razie w, w, w każdym razie nie mówi się pan, panie Kowalski i tak dalej, i tak dalej, poza pewnymi sytuacjami w pracy, sytuacjami wiem, w szpitalu czy gdzieś tam. I dzisiaj mówi się panie Ludwiku, panie Lucjanie, nawet do osób, których się zna stosunkowo mało i do osób starszych. Nie wydaje mi się to też trafne. Tak, dlatego też mój rozmówca, który zwrócił się do mnie, panie Jerzy, no, od razu spotkał się z moją, może nie reprymendą, ale z pewną uwagą, że wolałbym trochę inaczej. Ponieważ Panie Bralczyk się nie da. Panie Jerzy to trochę zbyt poufały. Może mówić, proszę pana. I to prawdopodobnie jest najlepsze. Ale jeżeli już ktoś ma ten tytuł, czy stopień, czy funkcję, to mówienie do niego, panie ministrze albo panie radco wydaje się wygodne. Wygodne mhm. po prostu. Przeczytałem wywiad z Panem. Pan... Ociek, cieszę się. Tak, dziękuję. nawet nie jeden, ale w tym konkretnym użył pan słowa. Koleżankować, że lubił pan się koleżankować. O tak, z figlów, z figlów. bym tak. tym bardziej, że w końcu oznaczało to pewien rodzaj figlów. No właśnie. Kolegować, nie oznacza żadnych figli z kolegami, a jak rozumiem koleżankować, trochę, tak. W tym kontekście skłaniało to pewnie czytelników do takiej interpretacji, chociaż mogli, mógłbym użyć tego w innym kontekście, że oto te dwie panie koleżankują się ze sobą, czyli są koleżankami, po prostu. Mm -hmm. I to wszystko zależy od intencji, kontekstu. Użyłem tego słowa trochę z żartów, z żartów, które nie są mi obce. <laughs> Także w tym, w tym przypadku nie tylko językowych żartów. Prosimy kolejny telefon. Halo? Dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się. E, Michał z takiej miejscowości Kobyłka pod Warszawą. Ja mam do pana profesora takie m, pytanie. E, jestem ojcem m, córki w pierwszej klasie i mam pytanie co do tej nieszczęsnej litery X w podręczniku dziecka. E, trudno mi jest dziecku wytłumaczyć, po co ta litera tam w ogóle... Występuje. No, w, drugich, w innym podręczniku ona nie występuje, więc mój brat tego problemu z córką nie ma. Tak no, niewątpliwie mamy do czynienia nie tylko z nazwami słowami pospolitymi, ale też z nazwami własnymi. Z nazwami własnymi obcymi, ale też i polskimi dawnymi, w których ten X występował. X był w imieniu Aleksander, ale też w nazwie w godności książę. Już później książę przestał xować, ale Xaveri długo jeszcze przez X był zapisywany. Mówię o polskich imionach, czy o polskich nawet nazwiskach, bo jak Sentowicz i wielu innych też ten to X trzymali w nazwisku. Ale obcujemy też ze słowami. Z nazwami, z wyrazami obcymi, właśnie w nazwach własnych, które ten X mają, z nazwami produktów, które od X się zaczynają. No Niemożliwe jest, żeby dziecko nie wiedziało, że taka litera istnieje. Przecież spotyka je ją na każdym kroku. Więc musi ona być w słowniku. I jest w słowniku trochę słów zaczynających się nawet na tę literę, i ona musi być też w podręczniku, żeby tę literę rozpoznać. Myślę, że nie, nie byłoby od rzeczy także, żeby była tam litera Q, która jeszcze rzadziej niż X pojawia się w naszym otoczeniu, ale też się pojawia i dobrze byłoby wiedzieć, jak się to wymawia. No cóż, no tak, tak myślę. Bardzo dziękuję. A mam jeszcze takie pytanie, jeśli można. E, takie, takie moje odczucie w stosunku do osób, które dzwonią, na, dzwonią do programu i wypowiadają się witam. To raczej należy do, raczej Krzysztofa jako gospodarza programu. Powitać kogoś niż osobę, osoba, która próbuje podzielam, podzielam pańską opinię, chociaż to słowo z racji swojej krótkości i wygody w użyciu prawdopodobnie wejdzie, wejdzie w, do, do, do użytku szerszego niż do tej pory. Już mamy to w internecie, w tej korespondencji. Cóż, no, mnie są się tacy, to nie podoba. twierdzą, twierdzą że jak otrzymują maila się, zaczynającego się słowa witam, to nie czytają dalej. A, to przesada. Yes. Mogą tam być bardzo poważne i mądre treści też nie bądźmy aż takimi purystami. Nie jest to coś, co mi się bardzo podoba. Chciałbym to ograniczyć, tylko tak jak Pan mówi, do gospodarz może to zrobić. Ktoś starszy, kto spotyka kogoś. Mamy zresztą jeszcze ciekawe formę Witaj, prawda, która też przysługuje ludziom trochę powiedziałbym, w sytuacji hierarchii. I wyżej. No tak, ale to, to wejdzie. To wejdzie i temu nie, nie postawimy tamy, bo czasami nie wiemy, czy to dzień dobry, czy dobry wieczór. Miałem program, kiedyś prowadziłem taki program na żywo. No ja mogłem mówić: witam, bo byłem gospodarzem, ale mówiłem też dlatego, że to był program w telewizji Polonia. I on był często, no, właściwie przeznaczony był nawet dla y, widzów z zagranicy. Nie wiedziałem, jaka tam jest pora. Czy, czy rano, czy nie. To mógłbym mówić dobry wieczór, bo to był program wieczorny, ale to dziwnie by brzmiało, gdyby ktoś to odbierał. A się powiedzieć dzień dobry wieczorem, to jest wielki, wielki problem? Bo ciągle dzień, myślę, trochę dnia przed myślę, nami. Myślę, że ja bym się zdziwił, gdyby tak o, o dziewiątej ktoś mnie przywitał dzień dobry, ale pff, właściwie. Nie byłoby to niestosowne. To nie jest kwestia poprawności językowej, to jest kwestia pewnej etykiety, pewnego, pewnego poczucia wspólnoty. Czy podobnie odbieramy rzeczywistość. Chyba tak. Dziękuję bardzo za telefon. Pani... Krzysztof, tak. można? Krzysztof, takie moje to, co mi się rzuca szczególnie w uszy w twoim wyrażaniu się, to twoje mam wrażenie, to jest tak nagminne, że. Mam ja takie też, naleciałości. Po prostu dużo wrażeń pan ma. Jestem człowiekiem pełnym wrażeń. Czy to znaczy, że jest pan wrażliwy także? Chyba nie. Panie profesorze, ostat ostatnie pytanie, jeśli mogę. Tak. Mam taką ciekawą pytanie, bo no, ja jestem ogólnie przeciwnikiem zastępowania litery polskiej polski litery R rosyjskim zamiennikiem. Ostatnio spotkałem nawet nazwę pieczywo jako reklamę napisane z rosyjską literą Z. Ja wiem, że niektórzy lubią tak pisać, na przykład pan Korim mikke bardzo dużo używa tej litery i wszystko. Chodzi tak panu o ten ogonek ale... przy Z? Ta, tak, tak, no To czyli... nie jest akurat rosyjskie. Dlaczego pan tak nie? mówi? To jest dawny zwyczaj, który był w wielu językach stosowany. i Ta zeta tak zapisywana wcale nie musi oznaczać rosyjskiego wpływu. Ale już nie... jest, to, jest to rzecz jasna maniera, która może czasami utrudniać czytanie. Też nie jestem zwolennikiem tego. Jestem. Bardzo dziękuję za, za informację. Dziękuję. Za Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Napisał Pan dwie książki y, związane z propagandą i polityką. W 1984 roku książka o języku polskiej propagandy politycznej lat 70. i w Ech. 2007 roku o języku propagandy i polityki. Chciałem się zapytać. To, była, to było inaczej trochę, bo ta druga książka była o języku polskiej polityki lat 90. A potem to połączyłem i, wyda... i wyszła książka o języku polskiej propagandy i polityki. Mhm. To były dwie książki w jednej niejako. E... W porządku, ale chciałem zapytać: tak. między tymi książkami, no kilkadziesiąt lat minęło. E, teraz znowu jeszcze dużo czasu upłynęło od, od tej poprzedniej. E, czy język po, propagandy się zmienia? No oczywiście, że się zmienia. Są niektóre zachowania językowe, które są ponadczasowe. I to odwoływanie się do tego, że mamy rację, i prezentowanie tych racji, pokazywanie, że coś jest ważne i coś jest nam bliskie, to jest sprawa uniwersalna. To wszędzie ludzie, którzy próbują przekonać, że mają rację publicznie, Którzy działają w sferze polityki, ideologii, do tego sięgają. W różny sposób to nazywają. Zajmowałem się tym językiem propagandy realnego socjalizmu a właściwie tylko jednego okresu lat 70. Bo to była propaganda dość jednolita. I ten język, który mało się zresztą sprawdzał. Bo nie trafiała ona do wielu odbiorców, do zbyt wielu odbiorców, a jednocześnie, jednocześnie pokazywała pewną pozorność, i przez to może była tak zunifikowana, łatwa do opisów, ten, dzięki temu. Muszę powiedzieć, że to trochę tak jak z reklamą. Lubię tę reklamę, która mnie nie przekonuje, bo ona mnie zostawia wolnym. Tak mógłbym powiedzieć o propagandzie. Dobra jest taka, która nie potrafi przekonać, bo ta, która przekonuje, to czyni z ludzi przedmioty tej propagandy. Ona się tak zmienia, się, ale wiele rzeczy, niektórzy zwłaszcza dzisiaj też, odnoszą takie wrażenie, że jeżeli pojawia się... Pewnego rodzaju monopolizacja środków przekazu albo nadmierna dominacja, to wtedy zaczynają się pojawiać te same cechy, które niegdyś się pojawiały. I ta partia, która, która wymagała miłości do siebie, także była odnajdywana w naszej współczesności. Który, choć przecież tamte czasy były charakterystyczne dla takich formuł, i nieodwracalność, i powszechność, i wiele innych rzeczy, które, które przywoływane były wtedy, także i tu mogły być przywoływane, bo jest coś prawdopodobnie takiego, że jeśli nagle dysponent propagandy stwierdza, że może nie tyle jest wszechwładny, ale może prezentować własny obraz rzeczywistości, no to te uniwersalne chwyty się pojawiają. Nawet proponowano mi kilka lat temu, żeby, żeby wydać tę moją książkę o języku propagandy lat 70. bez żadnych zmian. Żeby można było zobaczyć, jak dalece współczesna przypomina tamto. No, ale jakoś... Propaganda się rozwinęła językowo? Wszystko się rozwija. Wszystko się rozwija. Przede wszystkim, i nie wiem czy z tego się cieszyć, raczej nie, Rozwinął się cały, no powiedziałbym, cały, cała, gałąź, cała gałąź wiedzy na ten temat. Zawsze się zajmowano PR-em, ale kilkadziesiąt lat temu nie było wydziałów PR-u. Zawsze była jakaś reklama, ale nie było tego jako dyscypliny naukowej. Nie było kołczów w, w takim nasileniu i tych spin-doktorów, którzy trenują w propagandzie właśnie, w uprawianiu perswazji publicznej. To wszystko zostało nawet sankcjonowane. Kiedyś owszem, byli doradcy, wiadomo było, że jacyś są. Byli ci, którzy pisali przemówienia, wiadomo było. Ale teraz to jest przemysł. Cały przemysł ludzi, którzy szkolą, szkolą właśnie w mówieniu, w pisaniu. No sam uczę też mówienie, tylko że staram się nie uczyć polityków. Takim słowem związanym z propagandą, które istniało kiedyś, ale bardziej w bajkach, a teraz zostało przywołane ponownie, to jest słowo troll. Może trochę troll, tak? Najpierw słyszałem, że może to tron i myślałem, że nie, to jest nie, trol, z Tak, to trollowanie okazało się wygodnym dosyć określeniem na pewne działania internetowe i szukamy. Określeń, które by pasowały. Czasem znajdujemy je właśnie w sferze baśniowej. Ono trafne jest dosyć. Mm -hmm. Troll to jest takie, taki duch złośliwy, raczej, który szkodzi ci woli niż, niż pomagać. I raczej ci, którym pomaga troll, nie nazwą go trolem. <laughs> raczej to będą ci inni. Takich słów z innych sfer pojawia się sporo, one czasem zadziwiają. Zadziwiają swoją trafnością. No, jeśli mówimy o baśniach czy o bajkach, no to tak, to, to, to prawda. I, I orków mamy, i różnych innych. O no, trole przede wszystkim, chyba. Tak. Tak sobie pomyślałem o tym, czy, że ta rzeczywistość nie jest wcale bajkowa, i czy przez te trole, czy tych troli, nie czujemy się trochę jak w tej nierzeczywistości, w tej bajce. teraz są farmy troli, trole nie były z farm. Hoduje się trole właśnie, a może te trole też same coś tworzą. No tak, kultura troliczna, czy trolowa. Odbierzmy sobie ostatni telefon na dzisiaj. Halo, kto jest z nami? Monika z Warszawy. Witam. Witam, witam. Dobry wieczór, panie Dobry profesorze. Dobry wieczór, To pani pani... my witamy. My też witamy. Dwa pytania. Panie profesorze, pierwsze pytanie. Często używamy słów hejt, hejterzy. To jest, no wiadomo, zapożyczymy z języka angielskiego. Czy ma pan jakąś propozycję taką z języka polskiego, która mogłaby się przyjąć zamiast tego hejtu i hejterzy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, um, użył pan, e, rozmawiając e, o tej niefortunnej wypowiedzi Krzysztofa, użył pan słowa akceptacyjne w momencie, kiedy myślę, że sporo osób użyłoby formy akceptowalnej. Czy jest jakaś różnica? i, i jak Tak, może bronią? nawet trafniejsze byłoby akceptowalne, czyli takie, które nadaje się do akceptacji. A co do, co do hejtu? Czasem myślę, że to może dobrze, że nie ma polskiego określenia tutaj, bo przez to nie wzbudzamy tak tego niesympatycznego uczucia wyraźnie. Ale z drugiej strony myślę, że nie, że właśnie to, że nazywamy to po angielsku, może usprawiedliwiać tego rodzaju działanie. Gdyby to nazwać, no nie wiem, nienawiść. Czy czymś takim, skuteczne, proszę? Za trudne. No, za trudne. Nawiasem mówiąc, to nasza nienawiść, która wychodzi jeszcze z przeczenia nawiści, czyli nawidzieć kogoś, to było chętnie widzieć. Pokazuje, że my nie jesteśmy tak skwapliwi do tego, żeby nienawidzić, żebyśmy utworzyli krótkie poręczne słowo, że musieliśmy sobie trochę trudu zadać, żeby kogoś nie lubić tak bardzo. Że te wszystkie hejty, także czy has niemieckie, to są określenia wygodne, pewnie bardziej były potrzebne w tamtych językach. No ale hejtować hejter przyjęły się w Polszczyźnie. Nie zmienimy tego. Nie powinniśmy chyba zmieniać, bo to jest pewnego rodzaju szczególne zachowanie. Czy to rzeczywiście jest nienawiść? Chyba nie. Nie sądzę, żeby autentyczną, prawdziwą, mocną, wysoką nawet nienawiść przejawiali ci, którzy. Te obrzydliwe tam treści wprowadzają. To jest raczej dręczenie, to jest raczej dokuczanie czasami. Ale czy to jest nienawiść? Nie. Czy, czy hejter czuje nienawiść? Myślę, że czasami tak. E, nienawiść prawdziwą? Mhm. To jest rzadka sprawa, prawdziwa, czysta, wspaniała nienawiść? Nienawiść jest cudowna, bo ona bardzo przywiązuje w internecie do twórcy. To jest no, silniejsze chyba, uczucie tak, niż tak. sympatia. No, myśli Pan o takiej trwałej, tak. takim trwałym hejtowaniu kogoś. No, ja myślę tu raczej o Związek taki... między hejtowanym a hejtującym jest bardzo trwały. Ja myślę raczej o takim okazjonalnym wpisywaniu czegoś, co. Taki jest, jest, takie podszczepywanie. Takie które częściej mogłem spotykać. Ale ma pan rację, taka nienawiść też się pojawia. Być może ona powinna mieć jakąś inną nazwę, nie wiem. Ale to trochę tak jak z tymi polubieniami. Czy my możemy powiedzieć, że my kogoś polubiliśmy za jeden wpis? Możemy powiedzieć, że nam się od Podobał. Daliśmy mu lajka like niestety. No, ale to lajk. Like. No ale to tak jest, że Angi słyszy piosenkę i mówi, I like it. A ja bym powiedział, podoba mi się. I dopiero już mówiłem o tym wielokrotnie. I za którymś razem bym powiedział, że ją lubię. I dlatego proponowałem, żeby zamiast lajków like mieć podobki, ale to nie wyszło. Ale ten hate to jest ciekawy przykład. Bo chwilę wcześniej powiedział pan, że. Na, na przykładzie propagandy, że świat się zmienia, e, wszystko się dynamicznie rozwija i powstają nowe gałęzie, e, nowe sformułowania, nowe branże po prostu. Nawet branże. I, tak. I dla tych branży powstaje całe słownictwo. E, dziękujemy chyba bardzo. Dziękujemy już. Chyba Joker. E, e, to był Joker czy to z głośnika? No, A nie wiem. Może, niech będzie na jokera, psotnika. E, panie profesorze, i czy nie jest tak, że hate to jest przykład słowa, które wpadło w pewną lukę? E, po prostu nie było takiego słowa w języku polskim, ale takich słów będzie coraz więcej i już jest coraz więcej. I jaka przyszłość czeka język polski? Czy nie jest tak, że my za 50 lat będziemy mówić takim polish, english troszeczkę? Ponglish, Ponglish. Może, może. To niektórzy przewidują, że Polszczyzna będzie ograniczona do rozmów prywatnych, może do literatury pięknej, ale w technice już nie powstają książki naukowe z dziedziny, na przykład, nie wiem, medycyny po polsku. Coraz mniej. Może podręczniki dla studentów, ale opracowania naukowe z fizyki, czy z astronomii, czy z, nie wiem, z, z psychologii. Już powstają po angielsku. I to trzeba uznać, że ponieważ to się globalizuje, to tak już będzie. Ale nie będzie też takich książek po duńsku czy po nie wiem, w Swahili prawdopodobnie. A te określenia, które dotyczą tej nowej rzeczywistości, tej sfery, przejęliśmy, bo one dobrze brzmią i fejki, i hejty, i lajki. One wygodne są. Być online, to wszystko są dźwięki, które nie sprawiają nam kłopotu. Może Łatwiejsi są do zapisu, proszę. Może język taki powinien być? W pierwszej kolejności, nie Specjalnie, nie, nam specjalnie nie przeszkadza zastępowanie tego jakimiś sztucznymi określeniami. Wcale nie byłoby, nie, nie usprawniałoby języka polskiego. To zostawmy, niech to tak. To jest ograniczona liczba tych określeń. To nie jest tak, że, że nagle przeniesiemy się w, w całości do internetu. Owszem, sztuczna inteligencja trochę też nam pewnie napsoci. Mm -hmm. Pewnie sprawi, tak sobie myślę w tej chwili, że albo spowoduje, że będziemy mie mieli więcej takich nie, trwałych połączeń, takich szablonowych zachowań językowych, żeby się dobrze porozumiewać w tym aspekcie. Bo do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni, że z maszyną lepiej jest się porozumieć w sposób standardowy, a nie oryginalny, prawda? Ale możliwa jest inna jeszcze. Ewentualność. że oto sztuczna inteligencja tak bardzo będzie rozwinięta, że będzie mogła reagować i tworzyć także nawet najsubtelniejsze odcienie intonacyjne, oryginalne sformułowania, właśnie. Że to, co jest duchowego, wydawałoby się w języku, zostanie opanowane przez tę sztuczną inteligencję. To jest tak, że ona potrafi. Ja kiedyś z figlów, znaczy jak się to wszystko zaczynało, poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby napisała balladę romantyczną o pasterzu, który szukając złota zgubił stado i żeby to miało cztery zwrotki i każdy w zwrotce cztery wersje żeby się rybowało i tak dalej. Trzy minuty to zajęło sztucznej inteligencji. To chyba miał pan wolny komputer. Nie było Na to szkoda. arcydzieło. Nie było to arcydzieło, ale to tak brzmiało jak jakieś średnie tłumaczenie z, powiedzmy z Getego czy coś takiego. No potrafi, potrafi. No przepraszam, to tak opowiedziałem historyjkę, która jest akurat prawdziwa. W związku z tą sztuczną inteligencją, która będzie mogła nam różne rzeczy robić. Czy ona sprawi, że, że wejdziemy silniej jeszcze w inne języki, czy też będziemy mieli więcej słów obcych? Nie jestem tego wcale pewien, bo być może akurat może to stanowić ta wielość możliwości, może trochę nawet umocnić Polszczyznę. Może być i tak, tego nie wiemy jeszcze. Prowokacyjnie dopytam. Być może. My trochę zaczęliśmy porzucać język polski, brakuje kreacji języka, brakuje... Tworzenia słów na nowe zjawiska. Nikomu się nie chce tego robić. Nie ma kto tego robić nawet. Nie ma. Nie, to nie, ma, nie może być urzędu, który by, będzie to robił. Nie może być jakiś człowiek specjalnie przeznaczony do tworzenia nowych słów. Chociaż zdarzało, zdarzało się, że ktoś wymyślał jakieś nowe słowo, jak Jacek Przybylski kilkaset lat temu chociażby, czy Staszic, czy inni. Ale myślę, że... To, to, to nam specjalnie w, w, nie grozi to porzucenie języka. Chyba nie, chyba mimo wszystko nie. Jak pan widzi, że ktoś się przedstawia na konferencji prasowej? Ja jestem ze świata piłki nożnej, więc zadam takie pytanie. Ktoś się przedstawia jako team manager? A, o! Team manager, bo. Tak, tak. Kierownik nazwy... drużyny? To brzmi tak. Kierownik drużyny to trochę od, od prania skarpetek. A team manager? W korporacjach, w korporacjach te nazwy, nazwy funkcji czy stanowisk są w naturalny sposób anglojęzyczne, żeby można było. W je krajach przynosić. tak, tak, tak. Mieć mniej samo. Standaryzować. Standaryzować. Też mnie najpierw raziły te wszystkie kanty które, zamiast księgowości, ale, ale myślę, że to ma uzasadnienie. Nie jestem przeciwko temu w takich właśnie uzasadnionych sytuacjach, czy to niszczy polszczyznę, czy ją wzbogaca? Możemy na to patrzeć na dwa sposoby. Popatrzmy na to, jak na słowa, które wchodzą do polszczyzny. Wchodzą ostatnio, taki, mam taką obsesję, kiedy mówię o, o słowie event. To słowo jest trudne do przetłumaczenia na polski, bo to trochę wydarzenia, trochę impreza. I proponowałem, żeby event pisać przez i, w i, e. Że to byłoby spolszczenie takie trochę śmieszne, ale by pokazywało, jak bardzo my przyswajamy te słowa i, czy, i dajemy im polskie obywatelstwo. I pewnie w większości przypadków tak będzie. Nie jest do końca prawdą, że rezygnujemy z polskich określeń. W słowach młodzieżowych często postrzegam, takie nowe, nowe użycie, imię słowów te wszystkie wypasione i wyczesane, to przecież są słowiańskie słowa, które dzięki oryginalnemu użyciu mogły być uznane za bardzo atrakcyjne. I takimi mhm. są. Bardzo lubię takie właśnie sięganie do polszczyzny i próbę rozwinięcia niektórych słów. Zresztą Dzban, o którym tu mówiliśmy jakiś czas temu, też trochę taki jest, choć już nie będziemy jego etymologii rozważać. Tak, ja chciałem tylko naszych widzów poinformować, że. Pod filmem jest, są wypisani nasi sponsorzy, m.in. firma RocketJobs.pl, Portal Pracy, firma XTB, ale także firma Mubi i jeśli wykupicie polisę, dostaniecie 150 zł bonusu od firmy Mubi. Także firma SFD nas wspiera. Tyle, jeśli chodzi o przerwę reklamową. Ostatni wątek. Czy pan docenia polski hip-hop? Nie pan. Jako zjawisko, tak, jako zjawisko. W konkretnych realizacjach, już może nie: sięganie po wulgaryzmy, które zastępują inne słowa, pewien prymitywizm emocjonalny, to wszystko możemy przeszkadzać. Ale przypominają mi się te dawne, nie pamiętam ich, ponieważ to było kilkaset lat temu, ale te formy językowe, które istniały w epoce, by także przedpiśmiennej. Kiedy to wygłaszano różnego rodzaju teksty, czy to byli basnicy bałkańscy, czy to byli jacyś tam, powiedzmy, druidzi, czy ktoś inny. Takie improwizacje były charakterystyczne dla romantyzmu. Tam właśnie to były tak zwane jamby, rytmizowane wypowiedzi. Mickiewicz w tym celował. Na uroczystościach prywatnych właściwie, na imieninach, na jakichś tam spotkaniach. Był kimś kopowcem. Tak właśnie próbowano się nakręcać, bo hip-hop trochę nakręca. I ten sposób nakręcenia, który sprawia, że mówimy i na przykład także rytmy pojawiają się na rytm, i tak dalej, i tak dalej. No. Ten rodzaj nieprzygotowanego tekstu, bo bardzo mi się podobały kiedyś walki raperów. Tak. Nawet byłem kiedyś zaproszony jako sędzia i nie mogłem ku mojemu żalowi się pojawić, bo się rozchorowałem. A przecież Ciechanów jest, skąd pan pochodzi, jest teraz bardzo mocny na... O mapie polskiego no hip hopu, właśnie. bo stamtąd pod, pochodzi kłębo na FIDE. No na przykład, tak, tak. Wiem o tym. Oczywiście, ale mamy też wielu innych świetnych raperów. W rapie możemy dostrzec coś w rodzaju takiego naturalnego ciągu czy strumienia językowego, który. Który czasem mog, może być odbierany jako mało kontrolowany. A spontaniczność to właśnie jest brak tej kontroli. Jeżeli do tego ma jeszcze pewien artystyczny wymiar, no cóż, jako zjawisko cenię, ale w realizacjach już jest różnie. Rozumiem. A chciałem Pana spytać, jak Pan, jak pan ocenia jeden z utworów, Naszego kolegi redakcyjnego, który z nami, z nami pracuje, jest to kolega TD. Kiedyś nagrał taki kawałek. Który... Znana postać bardzo, tak? Tak, też pan no, zna? Pan wszystkich zna. Nie. Kiedyś nagrał e, kawałek, który miał tytuł Wyścig Szczurów. E, Tutaj jest tekst. Jak pan oceni tekst tej piosenki? Czasem się spotyka rówieśnika Gajer seser, firmowa bryka, zegartyka. czas ludzi zmienia, charakterystyka pokolenia. Te bardzo mi się podobają na przykład rymy wewnętrzne, czyli to, że to Ika pojawia się i tak Ika on przyrzużył, bo kiedy się nakręcimy, to pewien, pewien dźwięk, pewien ciąg, i od razu się nas. Nawet programuje. Tak. Owszem, to może być banalne, bo powtarzanie jakiegoś słowa czy dźwięku może uchodzić za taką nadmierną łatwiznę, ale jednocześnie widzimy, że w tym coś się może nagle pojawić. Ten pojawia się taki przypadkowy sens. Sens, który nie jest zaprogramowany, a który niejako wynika z formy. Sens, który nie tyle forma jest podporządkowana treści, ale treść, która nagle jawi się jako pochodna formy, prawda? Tak. To jest dopiero ciekawy. i to jest akurat tutaj też. Mamy oczywiście czasami te rymy, które są częstochowskie. Pojawiają się formy gramatyczne, analogiczne, jeżeli wychylenia, to i wspomnienia i pokolenia, ale już zmienia to trochę co innego. Otwieranie zbiorów, jak tutaj jest ławka chłopaki z bloków dla wieczór i ty podszedłeś i gadka temat, twoja posadka. Na, nałożenie na siebie dwóch takich zjawisk językowych. Kilka oto m, takich bytów, które są podobne, tu gadka, tu posadka językowo, a także w, w, w rzeczywistości. No i tak dalej. Zero żartów i nawinki o małolatkach. Ciekawy jest też, że bardzo często pierwszy raz widzę ten tekst, nie, nie, nie czytałem. Przecież go. pan na początku tak zarapował, jakby pan znał tą piosenkę doskonale, jeśli chodzi o rytm, to było No bo ja wiem, jak się rapuje. Jednego. Ja wiem, jak się rapuje. Gdybym był młodszy, to bym rapował, wie pan. <grym> e, czyli dla naszego kolegi redakcyjnego piątka? Czwórka z minusem? No musiałbym piątka? przeanalizować głęboko ten, ten tekst, ale wydaje mi się, że... Że nieźle. Tym bardziej, że często to są autotematyczne teksty. I kiedy nie mamy o czym mówić, to mówimy, że mówimy. Kiedy nie mamy o czym śpiewać, to śpiewamy, że śpiewamy. Mhm. Stoi taki człowiek i mówi: Stoję i śpiewam. I już wydaje mu się, że coś powiedział. Mhm. Raper, który rapuje o tym, że rapuje, choć nawet nie używa słowa rap. Mhm. To już w gruncie rzeczy jest jak zjawiskiem autotematycznym. To tak jak rozmowa o rozmowie. Ja lubię rozmowy o rozmowie. Owszem, one są czasem ciekawe, bo pozwalają nam na inny poziom przejść. Ale czy bardzo lubię wiersze o wierszach? Już mniej. Filmy o filmach? Nie, niespecjalnie. To jest czasem trafne, ale to nie jest taka zaleta bezwzględna, bo to czasem wynika z lenistwa. Jak powtarzam, kiedy nie mam o czym mówić, to będę mówił, że mówię. Stoję tu oto przed Wami w tym miejscu i z tego miejsca chciałbym Wam powiedzieć to, co Wam za chwilę powiem. Pomyślcie sobie o tym, co Wam mówię, bo i tak dalej, i tak dalej możemy ja mówić o naszym mówieniu bez końca. Ja poproszę kolegę Tedę, żeby namówił. Pana profesora, na, na udział w jakiejś piosence, na zwrotkę jednak. Nie, pan był taki. Był, była taka Przecież to akcja. by rozwaliło polski rynek muzyczny. Była taka akcja, kiedy był ten ostry cień mgły, nie wiem, czy pan tak. pamięta. Przy... To nie był udany hip-hop pana prezydenta. Pana prezydenta może niespecjalnie jest, jest... Nie tyle się wysiliłem, ale no trochę poświęciłem temu uwagi. I ponieważ przygotowałem wtedy tekst, to był tekst, który miał 16 linijek. W każdej linijce było 16 sylab. I miał jeszcze tak zwane rymy okrężne. To było bardzo kunsztowne, ale chyba tego nie dostrzeżono. <grymne> <grymne> bardzo dziękuję za wizytę. Nie, dziękuję. Mam nadzieję, że nie ostatnią że jeszcze A się nasze drogi y, przetną. Jeśli byście chcieli pana profesora... One nie powinny się przecinać. Dlaczego? One powinny się łączyć. Bo jeżeli się przetną... To na chwilę tylko. Nawet się nie zauważymy, albo nawet w, do kolizji dojdzie, prawda? No tak. tak często mówimy, że drogi się powinny przeciąć. Nie, to nie jest najlepiej, kiedy się przecinają. <śla> to jest tak jak proste równoległe, które się nigdy nie, nie przetną. A więc mam nadzieję, że nasze drogi się połączą. To też nie byłoby dobre, A więc? że będą biegły w tę samą stronę i może nawet niedaleko siebie. Mm -hmm. No ale to ważne. Aktyczności... No, nie, nie idźmy w metaforę. Zbyt głęboka metafora może czasami oddalać nas od rzeczywistości. Najpierw metafora przybliża, wydaje się, jakże trafnie opisuje świat, ale idziemy głębiej i się świat rozpada i metafora razem z nim, albo odwrotnie. Profesor Jerzy Bralczyk był Dziękuję. moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Chciałem tylko jeszcze poinformować, że jutro specjalny odcinek programu Grand Zero. Zachęcam do oglądania. Generał... Wielkie Zero to będzie? E, nie. E, Grand. Ground, zero. A ground Zero. Tak. E, Grand. E, program prowadzony przez generała Raimunda Andrzejczaka oraz Słomira Demskiego, a ich gościem będzie jutro e, były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk. Pierwsze wystąpienie pułkownika Krawczyka publiczne kiedykolwiek. Oh. Nie, nie lada gratka. Trzeba ja będzie oglądać. Tak jest. Dziękujemy bardzo i, i do dziękuję. zobaczenia. Dobranoc. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Głównym sponsorem kanału zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.